Mariusz, musimy jak najszybciej pojechać do sklepu po prezenty dla dzieci. Przecież są już Mikołajki. O Jezu Mariola, w moich czasach dzieci nie dostawały prezentu na Mikołajki. Ja na przykład nigdy nie dostałem prezentu. Mariusz, nie denerwuj mnie, co roku mówisz to samo. Człowieku, czasy się zmieniły, nie żyjemy już w średniowieczu. Dinozaury już nie chodzą po ulicach. To nie o to chodzi, po prostu po co im dawać prezent, skoro już jeden dostaną pod choinką? Musimy im dać jakiś prezent na Mikołajki, chcę, żeby mieli fajne dzieciństwo. Ach, no dobra, no to co im kupujemy? Ja na Mikołajki proponuję coś niewielkiego, a większy prezent dostaną już pod choinkę na święta. No to może jakieś sweterki świąteczne. O tak, genialny pomysł. Dobra, idę powiedzieć dzieciakom, że jedziemy. Ercio, Zuzia, jedziemy do sklepu razem z tatą. Bądźcie grzeczni i nie rozwalcie nic. Dobrze, mamo, jedźcie, jedźcie. A kupicie nam coś słodkiego? Nie jedziemy do sklepu spożywczego, ale kupimy wam coś fajnego. A przy okazji ugotujcie też dzisiaj obiad, bo ja już niestety nie zdążę. Co? Mamo, przecież ja mam 5 lat. Niby jak ja mam ugotować obiad? Ja się w ogóle na tym nie znam. Ale jesteś razem z bratem. On ma 15 i na pewno ci pomoże, prawda, Ercio? Halo, Ercio! No widzisz, mamo, on całymi dniami gra w Robloxa. Ercio, do cholipki jasnej! A, co jest, mamo, co? Co się stało? Nie słyszałem, bo grałem w Robloxa, wiesz? Natychmiast masz ugotować obiad ze swoją siostrą. Jak to? Dlaczego ty nie ugotujesz obiadu jak zawsze? Ja jadę z tatą na zakupy, a ty masz zostać ze swoją siostrą. O Jezu, a nie możecie jej zabrać ze sobą? Ona jest mega denerwująca. Nie, bo jedziemy po prezent dla was na Mikołajki. Tylko cicho, nic nie mów twojej siostrze. O Jezu, no ale mamo! Nie dyskutować, gówniarzu! Do kuchni raz, dwa robić obiad! Boże święty, dobra, chodź siostra, pójdziemy coś ugotować szybko. Dobra, słuchaj, rodzice pojechali, a my musimy coś ugotować, bo dali nam zadanie, żeby zrobić jakiś obiad. Jak myślisz, co możemy ugotować? Nie wiem, no ja się nie znam na gotowactwu. Na czym się nie znasz, mówi się na gotowaniu, a nie na gotowactwu. Dobra, nieważne, ty masz 5 lat i ja cię w ogóle nie będę słuchał. Zrobię to, co uważam, że jest dobre. Może zrobimy pizzę, co ty na to? Pizzę? Zwariowałeś? Chcesz, żeby tata był zły? Dobrze wiesz, że on nie lubi pizzy. A, no w sumie tak. No dobra, to co możemy ugotować? Może rosół? Tak, rosół. Uwielbiam rosół. Dawaj, gotujemy rosół. Dobra, uspokój się, już ugotujemy ten rosół. Jezus Maria. Dobra, słuchaj, masz tutaj deskę i pokrój marchewkę, okej? Okay? A ja tutaj sobie dam kolejną i pokroję pietruszkę, dobra? Ej, nawet dobrze ci idzie jak na to, że pierwszy raz gotujesz. Nie, no wiesz, to kiedyś już gotowałam. Na przykład mamie pomagałam coś robić. A, myślałem, że pierwszy raz gotujesz. Nie, no ja tutaj już jestem doświadczony. Ja w ogóle miałem brać udział w Masterchefie, ale się nie dostałem niestety. No bo ty jesteś słabiakiem. Ja się na pewno dostała. Na pewno, dobra. Pokroiłaś tą pietruszkę? Dobra, wrzucimy tutaj do garnka pietruszkę, marchewkę. Co się jeszcze daje do rosołu? Nie wiem, chyba tylko pietruszkę i marchewkę. Aha, no dobra, no to mamy w takim razie gotowe. To co, chyba możemy już w sumie gotować, co nie? No myślę, że tak, dawaj, odpalaj ten piekarnik i lecimy. Jaki piekarnik? Przecież rosołu się nie gotuje w piekarniku. Tutaj się powinno gotować rosół. Jezus Maria, ty w ogóle się na tym nie znasz. A ty niby mówisz, że do Masterchefa miałaś iść. Dobra, włączam. No to teraz tylko czekaj, aż się ugotuje. No dobra, Mariola, no to szukamy coś dla tych dzieci, co nie? Wiesz co, ty lepiej może nic nie szukaj, jesteś mega słaby w szukaniu ubrań. Aha, ale mnie obrażasz, no dobra, to ty coś znajdź. Dobra, najpierw znajdę dla Zuzi, tylko muszę znaleźć odpowiedni rozmiar i fajny wzór. O, może taki. Mariusz, znalazłam bardzo fajny sweterek, teraz jeszcze poszukam dla Ercia. Który wzór byłby ładny, który mógłby się spodobać naszemu synowi? O, ten może być fajny, dobra, wezmę go. No dobra, Mariola, i co tam kupiłaś, wybrałaś już coś? Tak, już wszystko mam, kupiłam 2 sweterki dla naszych dzieci, dla Zuzi i dla Ercia. A w ogóle to jest super promocja i za 2 sweterki zapłaciłam tylko 500 zł. Ile? Mariola, czy ty myślisz, że ja będę tyle pieniędzy wydawać? Jak ja byłem dzieckiem, to ani złamanego grosza nie dostałem. A my będziemy wydawać tyle kasy na Mikołajki? Czy ty jesteś niepoważna? Odłóż to natychmiast na miejsce, nie będziemy za to płacić. Pojedziemy do sklepu i kupimy im po cukierku. Na pewno będą bardzo zadowoleni. Za późno, Mariusz, ja już za to zapłaciłam. Kobieto, ty normalnie nie masz wstydu, ale wiesz co? Bardzo dobrze, że ty zapłaciłaś, bo ja bym w życiu za to nie zapłacił. Ale Mariusz, ja to z twojej karty zapłaciłam. Nie! Jezu, Zosia, długo jeszcze tego musimy pilnować? Mi się już tak nie chce, chcę sobie pograć w Robloxa. Spokojnie, już niedługo, ale popilnuj tego jeszcze chwilę, ja idę do łazienki, dobra? Ona chyba oszalała, żebym tyle czasu pilnowała tego głupiego rosołu, już nie ma do tego siły. Dobra, idę na górę pograć sobie w Robloxa, tylko cicho, żeby mnie ona nie usłyszała. Dobra, tutaj jest łazienka. Jest, mam mojego ukochanego Robloxa. Oj tak, chyba sobie pogram w Brookhaven. Trochę to nieodpowiedzialne, co robię, ale co się może stać? Na pewno się ten rosół nie spali. Mariola, naprawdę nie rozumiem, jak mogłaś wydać tyle pieniędzy na jakieś głupie Mikołajki. Jak można tyle pieniędzy wydać na takie głupoty? Ja naprawdę tego nie rozumiem. Przecież to jest prawie połowa mojej wypłaty, którą dostaję miesięcznie. Mariusz, no już nie przesadzaj. Przynajmniej dzieci się będą cieszyć. Będą się cieszyć, kurde. Cukierka za 5 zł też by się cieszyli, a nie swetrów za 500.
Mariusz, ty to krzujesz? Tak jakby się coś paliło, co nie? No właśnie krzuję to, ale nie wiem, czy to silnik, czy co? Nie, to tak jakby z domu, bardziej z kuchni. Nie, musimy to jak najszybciej sprawdzić, chodź. Dobra, już wracam, Ercio. Jezus Maria, co się tutaj dzieje? O mój Boże, przecież Ercio miał tego pilnować. Ja nie wiem, co się tu wydarzyło. Mariusz, szybko idź po gaśnicę, dom nam się pali. Dobra, mam gaśnicę, już to idę ugasić. O mój Boże, co wyście narobili? Ja tylko poszłam do łazienki, Ercio ma tego pilnować, naprawdę. Dobrze, spokojnie, słonko, odsuńcie się po prostu. O mój Boże, wszystko się pali, nasza kuchenka. Ona kosztowała 5000 Zuzka. Ale ja tylko poszłam do łazienki, Ercio miał pilnować, no. Ej, co takie dziwne dźwięki są? Czekajcie, ja wyjdę na dół i co się tu dzieje? Ej, co się tutaj stało? Co wyście narobili, ludzie? Ale, no przecież Zuzia miała tego pilnować, prawda? Nieprawda, przestań kłamać, to ty miałeś pilnować, ja poszedłam do łazienki. No dobra, przyznaję się, to prawda, miałem tego pilnować, a poszedłem grać w Robloxa. Uff, całe szczęście udało się to ugasić. Co całe szczęście? Jakie całe szczęście? Prawie by dom spalili. Obiadu nie ugotowali, a ty im kupujesz prezenty za 500 zł. To są zwykłe darmo zjady. Po prostu nie do rajdy, no. Nie wytrzymam zaraz. Mariusz, no dlaczego ty tak mówisz przy dzieciach? Będzie im przykro. Tata ma rację. Nie potrafimy nawet przypilnować zwykłego rosołu. To prawda, nie nadajemy się do tego. Przepraszamy, rodzice. Dobrze, nic nie szkodzi. Kupiliśmy wam prezenty na Mikołajku, ponieważ jest 6 grudnia. O, prezenty. Możemy je odpakować? Tak, możecie. Chodźcie, usiądziemy na kanapie. Dobrze, dzieci, a więc to są nasze prezenty dla was. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Proszę bardzo. Proszę bardzo, dzieci. Mimo tego, że jesteście bardzo niegrzeczni, to i tak dajemy wam prezenty. Proszę. Jejku, dziękujemy, rodzice. Dobra, biorę sobie prezenty. Też sobie weź, Zuzia. Dobra, dzieci, podejdźcie do stołu i otwórzcie prezenty. Dobra, to może tutaj odpakujemy. Dawaj. Ale jestem mega ciekawy, co dostałem. A ty, Zuzia? No ja też. Mam nadzieję, że jakiś świąteczny sweterek. Bardzo bym chciała. Świąteczny sweterek? Ja też bym mega chciał, no to zobaczymy. Wow, naprawdę dostaliśmy świąteczne ubrania, dziękujemy rodzice. No dobra dzieci, no to teraz pokażcie się jak wyglądacie. Tadam, ja nie mogę, ale super wyglądamy. Ale masz kraderskie spodnie z Mikołajem i z różnymi choinkami, mega fajne. No, a ty masz sweterek ze śnieżynkami, ale ci zazdroszczę. Jeszcze w komplecie była taka super świąteczna koszuleczka, mega fajne. Dziękujemy rodzice, jesteście najlepsi. Rodzinny przytulasek, ale słodko, dziękujemy wam, super jesteście. No dobra, no to teraz może obejrzymy jakąś telewizję. Jestem mega ciekawy, co mówią w wiadomościach. No, w sumie dobry pomysł, to siadajmy na kanapie. Uwaga, mieszkańcy Brookhaven. Coraz częściej zgłaszane są ataki dziwnego mężczyzny w stroju świętego Mikołaja. Wygląda on w ten sposób. To jedyne zdjęcie, jakie udało się zrobić temu Mikołajowi. Ma on na sobie zakrwawione ubranie świętego Mikołaja, brudną czapkę i co najdziwniejsze, czerwone oczy. Prosimy, aby nie wychodzić z domu, a tym bardziej przebywać w centrum miasta. Według świadków Mikołaj jest naprawdę bardzo niebezpieczny. Ale jak to Mikołaj morderca? Przecież to niemożliwe. Dzieci, lepiej zamknijcie drzwi i okna. Czeka nas niespokojna noc. W mieście jest bardzo niebezpiecznie. Witam was w serii Świąteczny Koszmar. Seria, w której spokój świąt zostanie przerwany przez tajemniczego mordercę w stroju świętego Mikołaja. Każdy odcinek ujawni nowe zagadki, zwroty akcji i bardzo trudne wybory. Rodzina będzie musiała stawić czoła coraz bardziej przerażającym wydarzeniom, a wy, widzowie, będziecie musieli oglądać i trzymać kciuki, by bohaterom udało się ocalić święta. Seria będzie trwała przez cały grudzień, więc już teraz zostaw suba z dzwonkiem na kanale, aby nic cię nie ominęło. Po ogłoszeniu, że w Brookhaven grasuje straszny Mikołaj, w mieście zrobiło się zupełnie pusto. Ulice opustoszały, sklepy się zamknęły, a wszyscy mieszkańcy ukryli się w domach, w strachu przed coraz częstszymi atakami Mikołaja. Jeszcze raz państwa ostrzegamy, nie wychodźcie z domu, to bardzo niebezpieczne. Nie no Mariusz, Mikołaj morderca w naszym mieście? Słyszałeś o czymś takim w ogóle? Nie słyszałem Mariola, to miasto to jest jakiś jeden wielki żart. No tragedia, ja bym w życiu nie pomyślała o czymś takim. Na dworzu pada śnieg, my nie mamy co do jedzenia, za niedługo będzie trzeba jechać do sklepu, ale jest taki strach, że po prostu się nie da, no jakaś masakra. Rodzice, a czy ja bym mogła pójść na ogród ozdobić dom? No czyż ty oszalała dziecko, przecież jest niebezpiecznie, rozumiesz to? Słyszysz, że jakiś niebezpieczny Mikołaj grasuje po mieście. No ale po mieście, a nie w naszym ogrodzie, tam się nic nie stanie, serio. Dobra Mariola, no już wypuść ją, przynajmniej będziemy mieli spokój. Ach, dobra, ale możesz iść tylko z twoim starszym bratem, idź do niego do góry. Okej, Ercio. Jezu, czego ty znowu chcesz? Ja gram w Robloxa, no daj mi spokój. Ty całymi dniami grasz tego Robloxa. Rodzice kazali, żebyś poszedł ze mną na pole. Ale dlaczego? Na polu jest niebezpiecznie. Przecież tam grasuje jakiś Mikołaj morderca. Ojejku, a ten znowu to samo. No dobra, ale w naszym ogrodzie go nie ma przecież. O mój Boże, no dobra, po co w ogóle chcesz iść na ogród? Żeby ozdobić nasz piękny domek. Zobacz na to, czy to w ogóle wygląda świątecznie? W ogóle nie wygląda świątecznie. Po co ty wychodzisz na ten balkon? Pada deszcz, wracaj tutaj. Znaczy śnieg pada, dobra, to chodź już, weź
weźmiemy te ozdoby i ozdobimy ten dom. No wracaj tu. Dobra, mama nam tutaj przygotowała te ozdoby, masz? Tak, mam wszystko, możemy iść. Dobra, to chodź. Słuchaj, myślę, że ty możesz ozdobić tą stronę, a ja ozdobię tą stronę. Co ty na to? Okej, mi pasuje. O mój Boże, ta siostra ciągle coś ode mnie chce. Słuchajcie, teraz mnie wyciągnęła na pole. Tak pada śnieg, ja nawet czapki ze sobą nie wziąłem, ani kurtki. Jest mi tak zimno. Zamknę tutaj balkon, żeby czasem nam śnieg do domu nie wpadł. I jej się ubzdurało, że ona będzie ozdabiać dom na święta. Czy ona oszalała? Jest dopiero 10 grudnia, jest troszkę tyle czasu. I w ogóle dlaczego akurat ze mną musi to robić? Nie wiem, ja tego naprawdę nie rozumiem. Napiszcie w komentarzu, czy wy już ozdabiacie dom na święta. Bo ja jestem bardzo ciekawy. Ja jakbym mieszkał w swoim domu, to na pewno bym jeszcze nie ozdabiał, bo to są takie nudy, że... Ach, dobra, muszę tutaj coś widzowie postawić. Tylko zastanawiam się, co by było dobre. Za dużego wyboru nie mam. Może taki świeczki tutaj postawię. Pyk, pyk. O, może taki worek z prezentami. Dobra, to może być naprawdę fajne. Tutaj też coś postawię. Może takiego bałwana? No nie. Ten bałwan jest sztuczny. Lepiej zrobić jakiegoś prawdziwego. Dobra, no jak widzicie, mam tylko krzyż ozdoby. Dobra, może faktycznie tego bałwana tu postawię. Dobra, jeszcze tutaj postawimy bałwana. O, może tutaj lepiej wygląda. Tutaj postawimy te widzowie, może świeczki. O mój Boże, widzowie, zaczęło jeszcze bardziej padać. Dobra, ale tak wyglądają te ozdoby. Tutaj postawiłem sztuczne świeczki, sztucznego bałwana, taki właśnie worek z prezentami. Tutaj kolejne świeczki i myślę, że wygląda to w miarę git. Zobaczymy, jak sobie radzi moja siostra. O mój Boże, ale pada. Dobra, siostra, gdzie ty jesteś? A dobra, pewnie poszła tutaj obok tego domu dekorować. Ej, dlaczego jej nie ma? Halo? Siostra, gdzie ty jesteś? Zuzia? Ej, Zuzia, czekajcie, tutaj jej raczej nie ma, przecież nie widziałem, żeby szła, nie ma jej. Ej, Zuzia, nie rób sobie żartów, to nie jest śmieszne. Na pewno nie w takiej sytuacji, przecież tutaj grasuje Mikołaj. Ej, widzowie, czy ona zniknęła? Nie mogę tego nawet powiedzieć rodzicom, bo oni będą załamani. Miałem jej pilnować, jestem starszym bratem. Ej, jej nigdzie nie ma. Dobra, może się tak lekko zapytam. Rodzice, czy tutaj była Zuzia? Nie, nie było jej, przecież miała być z tobą. No tak, tak, jest ze mną, oczywiście, że jest. To skoro z tobą jest, to po co się nas pytasz? A nie wiem, to może było głupie pytanie. Dobra, na razie, rodzice. O mój Boże, widzowie, tutaj nie było Zuzi. Ja ją zgubiłem. Nie, widzowie, nigdzie jej nie ma, szukam jej już tyle czasu. Chyba muszę o tym powiedzieć rodzicom. Poczekajcie, może gdzieś tutaj wyjdę poza dom, może gdzieś ona tutaj będzie. Chociaż ona wiedziała, że nie może wychodzić w takie miejsca, może gdzieś przed dom. Nie, tutaj jej nie widzę. Zuzia, no proszę, wróć tutaj. Zuzia, halo, jesteś tu gdzieś? Dobra, widzowie, to już zaszło za daleko. Szukam jej jakieś 10 minut i nigdzie jej nie ma, także muszę pójść do rodziców i powiedzieć całą salutką prawdę. Dobra, rodzice, muszę wam powiedzieć prawdę, bardzo szybko. Ja tak naprawdę ją zgubiłem, nie wiem gdzie jest Zuzia, ona po prostu zniknęła. Zaraz, jak to zniknęła? Przecież miałeś jej pilnować, jesteś jej starszym bratem. Właśnie, jak to zniknęła? No przepraszam, rodzice, ja po prostu, no nie dałem rady jej przypilnować. Obróciłem się do niej plecami, ozdabiałem tamtą stronę, ona miała ozdabiać prawą stronę, ale kiedy się obróciłem, to ona już zniknęła, no rozumiecie? Jezus Maria, synek, coś ty narobił. Miałeś tylko jedno zadanie, jedno zadanie, miałeś przypilnować swoją młodszą siostrę. Ale ona jest taka niegrzeczna, ona wiedziała, że miała się nigdzie nie ruszać. Ona sama nigdzie by się nie ruszyła, na pewno ją porwał ten Mikołaj. Jezus Maria, co my teraz zrobimy? Spokojnie, Mariola, będzie dobrze. Chyba muszę pojechać jej poszukać. Nie, zwariowałeś, nie możesz się ruszać z domu, jeszcze ciebie porwie ten Mikołaj. Muszę odnaleźć naszą córkę, nie ma wyjścia. Nie, to tato, poczekaj. Mamo, dlaczego ty leżysz na ziemi? Ja po prostu jestem załamana, synek, załamana. Jak mogłeś nie przypilnować 5-letniej siostry? Nie rozumiem tego. Mamo, no przepraszam, ale ty dobrze wiesz, że ona jest niegrzeczna. Nie da się jej aż tak przypilnować. Ja naprawdę nie chciałem jej zgubić. Mamo... Synek, nie denerwuj mnie, nie przypilnowałeś swojej malutkiej siostry. Jak mogłeś zrobić coś takiego? Moja córka zaginęła. Mamo, to nie jest dobry czas na rozpacz, słuchaj. Jak to nie czas na rozpacz? Straciłam moją córkę, rozumiesz? Mamo, popatrz się w stronę szyby. A to kto? To chyba ten Mikołaj? Tak, ale dlaczego on jest taki dziwny? Ma czerwone oczy i zakrwawione ubranie. O co tutaj chodzi? Mamo, chcę ci przypomnieć, że okno jest otwarte, on w każdym... W każdej chwili może tu wejść. Synek, szybko zamknij to okno, bo ja nie dam rady. Dobra, uwaga, muszę szybko. 3, 2, 1. A, Mikołaju, wynocha stąd. A! Dobra, mamo, szybko uciekaj do góry. Mamo, czy ty widzisz, co on robi? On ma w ręce jakiś... I dlaczego on pisze jej? Mamo, o co tutaj chodzi? Nie wiem, synek, ja jestem załamana. Dzwoń szybko do taty. Niech on już wraca. O mój Boże, ale gdzie jest nasza siostra? O, co się tutaj dzieje? Mamo, jest tam, widzę ją. Dobra, biegnę po nią szybko. Nie, synek, nie idź tam, tam jest Mikołaj. Siostra, szybko, Zuzia. Chodź szybko tym wejściem, dawaj za mną. Szybko, zanim ten Mikołaj wejdzie, dawaj na górę. O mój Boże, mamo, udało mi się uratować siostrę.
siostry, ona tutaj jest. Zuzia, gdzieś ty była? No jak to gdzie? W kantorku. Tam też wywieszałam ozdoby świąteczne. Ozdoby świąteczne w kantorku? Ale po co? Myśleliśmy, że ty zaginęłaś. Nawet ojciec pojechał cię szukać, rozumiesz? Jezus Maria, ja w to nie wierzę. Jak ty jej nie widziałeś w tym kantorku? No nie wiem, nie sprawdziłem tego kantorka, no kurde. Zapomniałem, w ogóle o tym nie pomyślałem, no. Dobra, dzwoń szybko do ojca, żeby wracał do domu. Dobra, mamo, idę po telefon i pójdę do niego zadzwonić. O mój Boże, ale mama jest wkurzona, widzowie. Okazało się, że siostra w ogóle cały czas była w kantorku, a tutaj jest ten straszny Mikołaj, on jest tutaj. O mój Boże, dobra, idę szybko na górę i dzwonię do mojego taty. Ej, słuchajcie, widzowie, bo jest naprawdę duży problem, bo mój tata nie odbiera. Mamo, tata nie odbiera, ja nie wiem, co się z nim dzieje. O mój Boże, no jeszcze tego mi brakowało. Zadzwoń do niego jeszcze raz, no może teraz odbierze. No nie wiem, ale już dzwoniłem 3 razy, no to już raczej nie. A ty dlaczego grasz piłką, siostra? Ja nie wiem, ona się chyba w ogóle nie przejmuje. Nie, no tata nie odbiera, masakra. Ej, słyszeliście ten dźwięk pukania? No, ktoś chyba pukał do drzwi garażowych, może ja to pójdę sprawdzić. Nie, nie, dobra, lepiej ja to pójdę sprawdzić i może to będzie tata, no zobaczymy. Dobra, widzowie, troszkę się boję, ale może to będzie tylko tata. Okej, jest tata, ale... Ej, czy za nim jest... Mikołaj? Ej, idźcie na górę, koniecznie idźcie na górę, szybko. Tam jest straszny Mikołaj i on uwięził naszego tatę. Nie rób mi krzywdy, proszę, mam rodzinę i dzieci. Dobra, ja już zadzwoniłem na policję, za 5 minut tutaj będą. Dobra, widzę na kamerach, że policja już jedzie, ale w garażu nikogo nie ma. O nie, czy oni się spóźnili? Dobra, idę do garażu zobaczyć, co się tam dzieje. Halo, panie policjancie? Witam cię, chłopcze, widzę, że Mikołaja już tutaj nie ma, ale zostawi jakąś kartkę. No ale mojego taty też nie ma, on go chyba porwał, ale co jest napisane na tej kartce? Na tej kartce jest napisane jutro tu wrócę i podpisane święty Mikołaj. Ej, jak to jutro tu wrócę? Po znalezieniu w domu listu z groźbą od świętego Mikołaja, dom naszych bohaterów zabezpiecza policja. Ej, słuchajcie, dobrze, że zabezpiecza nas ta policja, bo ten list od świętego Mikołaja, podpisany przez świętego Mikołaja, był serio mega przerażający. On napisał, że jutro tutaj wróci, a co jeżeli on faktycznie wróci? Spokojnie, dzieci, nasz dom zabezpiecza najlepszy policjant w mieście. Nic nam się nie stanie, obiecuję. Jestem taka załamana, nigdzie nie ma waszego taty. No tak, bardzo, bardzo szkoda. A mamuś, może byś chociaż obiad ugotowała, bo jestem mega głodna. Cicho, durniu, nie widzisz, że mama jest załamana? Zostaw ją. Musimy sami sobie coś ugotować. Przepraszam, dzieci, nie dam rady nic ugotować. No widzisz, przez ciebie się popłakała i co żeś narobiła? Dobra, musimy sobie sami zrobić obiad. No ale ostatnio już robiliśmy i nic dobrego z tego nie wyszło. Wiem, no to może chociaż teraz zróbmy jakieś kanapki czy coś. Poczekaj, zobaczcie, co mamy w lodówce. Dobra, pusto jak zawsze. Poczekaj, ale mam pewien pomysł. Za lodówką zostawiłem sobie kiedyś takie... poczekaj. O, dobra, mam. Zobacz, zostawiłem kanapkę. To jest taka na czarną godzinę, wiesz, tylko ona trochę śmierdzi. Coś jest z nią nie tak. No a kiedy ty zostawiłeś tą kanapkę za lodówką? Kurde, nie wiem, na jakieś 2 lata temu, trochę dawno. Fu, Ercio, ta kanapka jest spleśniała. Przecież nie będziemy jej jedli. Zuzia, ale nie mamy żadnego wyjścia, nie ma obiadu, rozumiesz? Musimy zjeść spleśniałą kanapkę, no trudno. Dobra, poczekaj, już tutaj ukroję. O, masz połówkę i jemy razem spleśniałą kanapkę. Za lodówki. Fuj, ale to dziwnie smakuje, co nie? Ach, to jest obrzydliwe, ale jestem taka głodna. Od 2 dni nic nie jadłam prawie. No, lepsze to niż nic. Ej, wiesz co, może włączymy wiadomości. Zobaczymy w międzyczasie, co tam mówią ciekawego. Ja bym chciała, żeby powiedzieli, że ten święty Mikołaj już nie atakuje naszego miasta. Ja też bym tak chciał, tylko to jest raczej niemożliwe. On w ogóle porwał naszego tatę i nawet nie wiemy, gdzie on jest. Znaczy, nie wiesz, niby nie wiemy, czy to jest święty Mikołaj, no ale kto to inny mógł być? O fuj, jaka niedobra kanapka. Ej, poczekaj, mówią coś w wiadomościach. Poczekaj, tutaj są wiadomości. Drodzy mieszkańcy, Mikołaj morderca dalej grasuje po ulicach miasta. Zgłaszane jest coraz więcej zaginięć i porwań. Co ciekawe, od dzisiejszej nocy Mikołaj zaczął porywać też dorosłych. Prawdopodobnie swoje ofiary zamienia w złe elfy, które pomagają mu porywać ludzi. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób on to robi. Prosimy państwa, aby nie wychodzić z domu i mieć włączone wiadomości, aby być na bieżąco z sytuacją w mieście. Co? Złe elfy? A co jeżeli naszego tatę też zamienili w takiego złego elfa? Nie wiem, no miejmy nadzieję, że nie, ale to jest w ogóle jakieś przerażające, jakieś dziwne. Nawiedzony święty Mikołaj, który w ogóle zamienia ludzi w elfy? Przecież to jest jakieś nienormalne, to jest chore. Miejmy nadzieję, że nasz tata szybko się odnajdzie. Może zadzwoń do niego jeszcze raz, co? Wiesz, no wczoraj dzwoniłem 3 razy, no ale mogę jeszcze raz spróbować. Poczekaj, może się dodzwoni akurat. Nie odbiera, bo jest telefon wyłączony, wiesz? No nie, dlaczego to musiało się przydarzyć nam? O, mamo, co się dzieje? Słuchajcie, dzieci, jest bardzo duża szansa, że za chwilę odetną nam prąd. Nie zapłaciłam rachunków jeszcze, wiecie? Muszę koniecznie pojechać do urzędu i je zapłacić. Nie mam żadnego wyjścia. Nie, mamo, nie możesz jechać zapłacić za rachunków.
rabunku, no coś ty. A co jeżeli porwiecie ten straszny Mikołaj, tak jak naszego tatę, zostaniemy wtedy sami. Ale nie mam wyjścia, jeżeli nie pojadę do urzędu zapłacić rachunków, to będziemy bez prądu, bez wody, bez niczego. Nie przetrwamy, rozumiecie to? Mamo, ja nie chcę, żebyś ty jechała, to jest niebezpieczne. Siostra, ty chcesz, żeby mama jechała? Nie, mamo, proszę, nie jedź, nie chcę cię stracić tak jak taty. Dzieci, spokojnie, przecież urząd jest bardzo niedaleko. Pojadę na 5 minut i wrócę, poza tym pilnuje was policja. Najlepszy policjant w mieście, zobaczcie, nawet ma pistolet. Nic wam nie będzie, dzieci, zaufajcie mi, ja muszę wyjść. Nie, ja nie chcę, żebyś ty wychodziła. No dobra, mamo, ale uważaj na siebie, okej? Okay? Dobrze, dzieci, będę uważać. Za 10 minut tak wracam, obiecuję. O mój Boże, żeby tylko się nic nie stało. W mieście jest naprawdę dużo policji, raczej nic się nie powinno stać. Dobra, dojechałam do urzędu, idę zapłacić za rachunki. Okej, okay, nic się nie dzieje, spokojnie, spokojnie, nic się nie... Oj, zapomniałam portfela z auta. Dobra, muszę się wrócić. Dobra, spokojnie, wracam tylko po portfel i już wchodzę do środka i będę płacić, spokojnie. O, znalazłam portfel, lecę zapłacić. Moment, kto stoi za tym filarem? Czy to jest ten Mikołaj, o którym mówili w wiadomościach? Ale skąd on się tu pojawił? Przed chwilą go tu nie było. O nie, nie, nie! Ercio, zobacz jak zaczął padać śnieg na polu, jest straszna zawierucha. No właśnie wiem, a najdziwniejsze jest to, że naszej mamy nie ma od godziny, a miała być 10 minut, co nie? Jezus Maria, co jak ona zaginęła, co? Ercio! Nie no, spokojnie, Zuzia, też nie ma co przesadzać, może wiesz, jakieś korki są na mieście, czy coś takiego? Korki? Przecież nikt nie wychodzi na miasto, o czym ty mówisz, Ercio? Coś się na pewno złego stało, zadzwoń do niej. O Jezu, no dobra, może masz rację, zadzwonię. Mamo, halo? Ej, wiesz co, ona nie odbiera. Ej, wyłączony telefon? Ej, dokładnie tak samo było z naszym tatą, a co jeżeli porwał ją Mikołaj? Nie no, spokojnie, może zaraz wróci, no kurde, nie ma co panikować, poza tym wiesz, mamy tutaj policjantów, jak coś to mogą jej poszukać, ale... Może nie będzie trzeba, no może nic się nie stało takiego. Nie wiem, może poszła coś jeszcze załatwić, kupić w sklepie, coś takiego, no nie wiem. Wcale nie musiał jej porwać Mikołaj, może nic takiego się nie stało, słuchaj. Ercio, przecież sklepy są zamknięte, na pewno się stało coś złego, może powiedzmy to policjantowi, co? Na dworze się już ściemnia, zobacz, jest już prawie ciemno. A najgorsze jest to, że na dworze zaczyna mega padać śnieg i wiać wiatr. Dobra, słuchaj Zuzia, chodźmy na górę, chodź. Nie myślmy o tym na razie, być może nic się złego nie stało. Poczekajmy jeszcze z 15 minut, jeżeli... Ej, dlaczego ten balkon jest otwarty? Dobra, zamknę go, być może mama zapomniała po prostu go zamknąć, co? No, może tak. A co jeżeli ktoś tu wszedł? Jezu, nie strasz mnie nawet, dobra, ale lepiej sprawdzę ten dom, faktycznie. Wiesz co, Zuzia, nikogo nie ma, także chyba po prostu mama zapomniała zamknąć balkonu, nic takiego. Dobra, słuchaj, 15 minut jeszcze poczekamy, jeżeli mama za ten czas nie wróci, to powiemy o tym policjantom, dobra? Oni na pewno coś zrobią. Okej, okay, ja się muszę położyć, bo aż się gorzej poczułam. Spokojnie, Zuzia, na pewno wszystko będzie dobrze. 2 hours later. Ercio, boję się, naszej mamy nie ma już kilka godzin. Dlaczego my tego jeszcze nie zgłosiliśmy do policji? Słuchaj, zrobi się już ciemno na polu, w ogóle już jest ciemno, jest godzina 20, mama wyjechała o godzinie 15. Na pewno coś się stało, musimy iść szybko do policjantów, proszę cię, Ercio. Dobra, masz rację, ja po prostu nie wierzyłem w to, że coś mogło się złego stać, ale chyba musimy iść, chodź, lecimy na dół do policjantów, musimy im o tym koniecznie powiedzieć, jeżeli oni tu w ogóle jeszcze są. Dobra, są, pani policjancie, bo jest bardzo przykra sytuacja, o Jezus, jak pada śnieg. No słucham dzieci, co się tak stało. Nasza mama nas zostawiła i pojechała do urzędu, żeby zapłacić rachunki. Miała jej nie być przez 15 minut, a nie ma jej przez 5 godzin. Coś się na pewno musiało złego stać. Proszę jej poszukać. A próbowaliście do niej dzwonić? Może pojechała na zakupy czy coś takiego? Zobaczcie, może odbierze. Proszę pana, próbowaliśmy dzwonić aż 20 razy i za każdym razem nie odbierała. Ma wyłączony telefon. Okej, okay, faktycznie mogło stać się coś złego. Słuchajcie, pojadę i jej poszukam. Okej, okay, ale czy my tu zostaniemy teraz sami? Tak, na chwilę was zostawię. Zamknijcie wszystkie okna, wszystkie drzwi i naprawdę uważajcie, nikomu nie otwierajcie, słyszycie? Musicie teraz bardzo uważać, jeżeli coś złego by się działo, to do mnie dzwońcie, dobrze? Macie mój numer. Dobrze, będziemy dzwonić, tylko proszę, niech pan odnajdzie naszą mamę, błagamy. My nie chcemy zostać sami, okej? Okay? Dobrze dzieci, zrobię wszystko co w mojej mocy, już jadę. Wzywam dwie jednostki policji, zaginęła kobieta, jest matką dwóch dzieci. O mój Boże, słyszałaś, nasza mama zaginęła. Dobra, Ercio, chodź szybko do domu, bo śnieg pada, musimy zamknąć wszystkie okna i drzwi. Dobra, zamknijmy drzwi, okna też musimy zamknąć, dobra. Tutaj, ty idź pozamykać do góry, okej? Okay? Ej, czy coś tam przebiegło? Czy mi się wydawało? Co to było? Nie wiem, może to był jakiś pies, ale to było bardzo dziwne. Dobra, zamknijmy te okna, okej? Okay? Ale jaki pies? O czym ty mówisz? Nie, takie coś małego przebiegło, wiesz? Wydaje mi się, że to był serio tylko pies. No dobra, wszystkie szyby zasunięte, jesteśmy gotowi. No jesteśmy gotowi, ja mam nadzieję, że nie ma na co być gotowym, bo nikt nas tutaj nie odwiedzi. Ja bym nie chciał, żeby nas jakiś Mikołaj odwiedził. Co ty robisz, siostra? Panikuję, jestem mega spanikowana, zginęli nasi rodzice. Spokojnie, policjanci już szukają ich, szukają naszej
mamy, za niedługo pewnie wróci, no spokojnie. Dobra, te drzwi balkonowe też musimy zamknąć. Poczekaj, czy nie widzimy gdzieś policjantów, nikt nie jedzie? Nie, nikt nie jedzie, Erciu, to jest jakaś masakra. No dobra, spokojnie, niedawno wyjechali, także może jeszcze szukają naszej mamy. Dobra, połóż się tutaj na łóżku, a ja sobie może pogram w Robloxa. Erciu, czy ty naprawdę masz teraz ochotę zagrać w Robloxa? Czy ty jesteś normalny? No a co mam lepszego robić? Przecież musimy czekać, więc umilę sobie jakoś ten czas. No może masz rację, ja się lepiej położę, nie chcę nawet o niczym myśleć. Kurczę, widzowie, ja chyba jednak nie chcę grać w tego Robloxa. Nie mogę przestać myśleć o tym, że nasi rodzice zaginęli, no. Dobra, na chwilę otworzę dom, może nic się takiego złego nie stanie przez ten czas. Zobaczę, czy czasem ktoś nie jedzie. Nie no, pustkowia, słuchajcie, nikogo nie ma, ani naszej mamy, ani policjantów, masakra. A najgorsze jest to, że trwa już to od 5 godzin i mamy godzinę 24. Co? 24? A naszej mamy dalej nie ma? O Jezu, już się obudziłaś? No nie ma jej jeszcze, nie wiem, policjantów też dalej nie ma. Jak to? Od 5 godzin nie ma policjantów, ani mamy? Ercio, na pewno stało się coś złego. Wiem, że stało się coś złego, ale co my mamy zrobić? Nic nie możemy, no rozumiesz to? Zdążyło się już zrobić ciemno na polu, a dalej nikogo nie ma. To jest jakaś masakra, jeszcze coraz bardziej sypie. Zobacz, jaki wiatr w ogóle wieje i jaki śnieg. No powiem ci, Ercio, że nie tak sobie wyobrażałam święta w tym roku. Zostaliśmy zupełnie sami. Nie no, spokojnie, Zuzia, może jeszcze będzie lepiej, wiesz. Do świąt jeszcze daleko, do Wigilii daleko, no wiesz. Może nasi rodzice jeszcze wrócą. Na razie jesteśmy sami, ale nie wiadomo, co będzie później, co nie? Naprawdę jeszcze wierzysz, że będzie dobrze? Naszego taty nie ma od 2 dni, a mamy od 10 godzin. Moim zdaniem już ich nigdy nie odnajdziemy. Jezu, Zuzia, no nie mów tak, ale... No w sumie tak, pamiętasz, jak było rok temu? Pyszne jedzenie, cała rodzina do nas przyjechała, no było po prostu cudownie. No pamiętam, a jakie super prezenty dostaliśmy? No było mega, chciałbym, żeby nasi rodzice wrócili. Ej Zuzia, dlaczego wszędzie zgasło światło, co? Nie no, nie wiem, ale chyba nasza mama nie zapłaciła rachunków. Serio, myślisz, że nie zdążyła zapłacić i odebrali nam prąd? No całkiem możliwe, że tak mogło być. Ale słuchaj, jeżeli nie zdążyła zapłacić rachunków, to znaczy, że coś jej przeszkodziło i nie dotarła do urzędu. Ale co, myślisz, że Mikołaj mógł ją złapać? Ej, to może nasza mama? Poczekaj, Zuzia, ej, bo nie wiadomo, kto to jest. Zuzia, czekaj! O nie, ja już za długo czekałam. Mikołaj? Ho, ho, ho! Wesołych świąt, dziewczynko! Nie! O kurde, widzowie, tam jest Mikołaj z siekierą. Dobra, muszę uratować moją siostrę. Biorę gaśnicę, która jest przy kominku. O nie, oni są w domu! A masz, Mikołaju! A, wynocha stąd! Wynoś się, rozumiesz? Dobra, siostra, udało mi się go odgonić, on uciekł! Jejku, ja się tak bardzo bałam. Dziękuję ci, Ercio, że mi pomogłeś. Spokojnie, udało mi się na szczęście, ale dobra, musimy zamknąć jeszcze raz te okna i drzwi, szybko. Dobra, wszystko zamknięte, jesteśmy już bezpieczni, dobrze się czujesz? Tak, tak, wszystko w porządku. Na pewno ci nic nie zrobił? Nie, nic mi nie zrobił, dziękuję ci, że mnie uratowałeś. Nic nie szkodzi, dobrze, że ta gaśnica była obok. Dobra, wiesz co, może ja otworzę te drzwi na chwilkę i zobaczysz, czy jego gdzieś tam nie ma. Mikołaju? Ej, on tu jest, a wynocha stąd. A, szybko, wchodź, siostra, do domu, zamykamy te drzwi. Jak je zamknąć? Tutaj, on stoi pod drzwiami. Siostra, szybko do góry chodź, szybko. Nie, jestem tak zestresowana, nie wiem gdzie iść. Dobra, chodź do naszej sypialni, szybko. O Boże, Zuzia, widziałaś, to było przerażające. Ej, czy on ciągle stoi pod naszymi drzwiami? Musimy coś zrobić. Wiem, że musimy coś zrobić, tylko nie wiem co, ale to było takie przerażające. Nie, ja się cały krzęsę, nie wiem co mam robić. Pomóż mi, Zuzia. Spokojnie, Ercio, jesteśmy zamknięci. Wszystko jest w porządku, rozumiesz? Dobra, ja może zobaczę przez okno, czy on tutaj jest. Tylko muszę otworzyć najpierw dom. Dobra, tutaj. Tylko, żebyś przez przypadek całego domu nie otworzył. No wiem, dobra, czy ten Mikołaj tam dalej jest? Ej, on jest tam, ty go widzisz? Zobaczę na kamerach i przybliżę, jak on dokładnie wygląda. Ej, zobacz, on trzyma siekierę i siedzi tam. On jest cały we krwi w ogóle, co to jest? Zuzia, myślisz o tym samym, co ja? Powinniśmy chyba zadzwonić na policję, co? Tak, koniecznie musimy zadzwonić, chodź szybko. O nie, Zuzia, mam złą informację. Policja nie odbiera, mają za dużo zgłoszeń o złym Mikołaju. Jak to? To już nie ma ani jednego radiowozu? Nie, każdy radiowóz jest czymś zamknięty i szuka zaginionych osób. Nikt do nas nie przyjedzie, musimy sobie sami poradzić, rozumiesz? Nie, Hercio, tylko nie to. Przecież my na pewno sobie nie poradzimy. Dobra, spokojnie, zamknijmy lepiej. O, dobrze, że zamknęłaś te drzwi balkonowe i raczej już wszystko powinno być okej. Okay. Hercio, a propos drzwi balkonowych, to czy zamknąłeś na dole drzwi od tarasu? Te tylne drzwi od domu, tak? O kurczę, chyba zapomniałem. Jak to zapomniałeś? Przecież teraz tam może weź Mikołaj. Przestań tak krzyczeć, specjalnie mówię szeptem, żeby on tego nie usłyszał. Dobra, spokojnie, idę je zamknąć, okej? Okay? Ej, w ogóle zauważyłeś, że przez chwilę było światło w domu? Ale
teraz znowu zgasło, ale zobaczysz wszędzie. Nie no, dobra, wszędzie zgasło, ale przed chwilą było, co nie? No było, było, ja z tego stresu nawet nie zauważyłam. Nie wiem, to jest dziwne, co się dzieje. Dlaczego nagle się zapaliło światło, skoro rachunki nie są zapłacone? Nie wiem, to jest jakieś mega dziwne. Dobra, Zuzia, słuchaj. Chodź, ty się koniecznie musisz ukryć. Ja idę za chwilę zobaczyć na dół, co się tam dzieje. Może ukryj się tutaj gdzieś, dobra. Idź tutaj, usiądź sobie na tym kibelku, okej? Serio, mam siedzieć na kiblu, a ty co będziesz robić? Ja nie chcę tutaj siedzieć, no. Zuzia, proszę cię, przestań narzekać. Ja idę zobaczyć na dół, czy tam coś się złego nie dzieje i zamknąć to okno przede wszystkim. Mam nadzieję, że tam nikt nie wszedł. A może najpierw sprawdzić, co jest na kamerach? Ej, w sumie dobry pomysł, no, najpierw sprawdzę. Patrzę na te kamery z telefonu i powiem ci, że nic takiego nie widzę, wiesz? Mikołaja nie ma, co prawda drzwi są otwarte, ale nie widzę, żeby ktoś był w środku. Dobra, idę na dół, okej? Okay? Kurczę, widzowie, to już zaszło za daleko. Koniecznie muszę sprawdzić, co jest na dole i mam nadzieję, że nic takiego. Na kamerach nic nie było, ale... Co to jest? Dlaczego w kominku leżą jakieś szkielety? Ej, oni w wiadomościach mówili i w ogóle jest taka plotka, że ten Mikołaj wrzuca dorosłych do kominka, a co jeżeli to... Mama i tata? Nie, nie, na pewno nie, nawet o tym nie chcę myśleć. Dobra, wyłączam ten kominek. O mój Boże, co to jest? I dlaczego tutaj jest pełno szkieletów w ogóle? Skąd się one wzięły? Na kamerach tego nie było. W kominku są dwa, tutaj leży jeden, tutaj jest kolejny. W kuchni na blacie jakiś leży... Ej, to jest jakaś... trumna z kolejnymi szkieletami. Skąd tu jest tyle szkieletów? Tu jest w ogóle jakieś dziwne coś. Dobra, jako niech się muszę zamknąć te drzwi balkonowe i mam nadzieję, że nikogo nie ma. Zobacz, czy na ogrodzie nikogo nie ma. Dobra, nie widzę, także jest w miarę w porządku. O kurcze, ej, co to? Co to jest? Zobaczcie na to. Pod schodami jest jakiś szkielet stojący. Ej, co to jest? Poczekajcie, ja przyświecę telefonem. O mój Boże, jaki on jest przerażający. Co to ma być? Dobra, zobaczcie, czy w domu nikogo nie ma lepiej, bo to wygląda naprawdę bardzo przerażająco. Nie wiem, gdzie jeszcze mogę sprawdzić. Może tutaj, w lodówce. Nie wiem, sprawdzam każde miejsce, bo po prostu nie chcę czegoś przegapić. Okej, nic takiego nie widzę. Ogród sprawdzałem, cały dół sprawdzałem, chyba nikogo nie ma. Dobra, Zuzia, słuchaj. Ja widziałem na dole jakieś przerażające rzeczy i... Zuzia? Zuzia? Zuzia, gdzie ty jesteś? Ej, nie. Nie, gdzie ona jest? Czy ona zaginęła? Zuzia! Dobra, w łazience drugiej jej nie ma. Ona miała siedzieć na tym kiblu. Gdzie ona poszła? Ej, w sypialni też jej nie ma. Gdzie ona może być? Przecież na dole też jej nie było i u góry też jej nie ma? No Zuzia, halo! Zuzia, gdzie ty jesteś? Ej, nie przerażaj mnie nawet! Ej, o nie! Czy wy widzicie na tą kłódkę? Ona jest otwarta. Drzwi przez cały czas były otwarte. Czy ona gdzieś wyszła? Albo czy ktoś ją porwał? Nie, no proszę, żeby to była nieprawda. Muszę koniecznie zamknąć drzwi. Zuzia, gdzie ty jesteś? No wracaj! O Jezu, co ty się tak drzesz? Poszłam tylko do garderoby po latarkę. Masz, to jest twoja. Ej, dziękuję za latarkę, ale ej, ty miałaś w ogóle siedzieć na kiblu, dlaczego poszłaś? W ogóle mnie nie słuchasz. Myślałem, że cię ktoś porwał, no. Nikt mnie nie porwał, poszłam tylko po latarki, bo zgasnął prąd, to musimy czymś sobie przyświecać, co nie? Zuzia, proszę cię, to ty mnie nie załamuj, już drugi raz byśmy cię prawie zgubili, ja naprawdę jestem załamany, nigdzie nie idziesz bez mojej zgody, okej? Okay? A wiesz co ci powiem, ty jesteś w ogóle niewdzięczny, ja się staram, przynoszę latarki, a ty w ogóle tego nie doceniasz. Doceniam, dziękuję, że przyniosłeś latarki, ale mogłaś mi o tym chociaż powiedzieć wcześniej, no. Wiesz, jak ja się przestraszyłem, dobra, nieważne, słuchaj, po prostu tak więcej nie rób. Słuchaj, co jest na dole, odkryłem naprawdę straszną rzecz. Dobra, zaświeć sobie tą latarkę, bo jest naprawdę bardzo ciemno i słuchaj, muszę ci pokazać, co jest na dole, bo... Ale musisz się na to przygotować, okej? Okay? Bo naprawdę, to nie jest miły widok i to nie jest nic miłego, okej? Okay? No dobra, ale co to może takiego być? Przecież nic się nie stało, widziałeś na kamerach, prawda? Tak, ale nagle się pojawiło coś dziwnego, no dobra, zresztą chodź, zobaczysz sama, tylko przygotuj się, to jest straszny widok, naprawdę. Dobra, zobacz... Na to? Ej, gdzie to wszystko... Gdzie to wszystko zniknęło? Przecież tutaj było pełno kościotrupów, kominek się palił i tutaj był kościotrup. Gdzie to wszystko jest? Ercio, bo ja mam wrażenie, że ty już do końca zwariowałeś. Jakie szkielety? O czym ty mówisz? Nic tutaj nie ma. Ale jeszcze przed chwilą było, no widziałem przecież, w kuchni leżały i w ogóle wszędzie były. Tu było naprawdę pełno szkieletów, dwa były w kominku, myślałem, że to nasi rodzice, no. Ercio, o czym ty mówisz? Czy ty do końca oszalałeś? Zaczynam się ciebie bać. Nie, ja nie oszalałem, to naprawdę było, no musisz mi zaufać. To co, chcesz mi powiedzieć, że te szkielety tak po prostu sobie zniknęły? Nie wiem, a co jeżeli ktoś jest w naszym domu? No, ja tutaj niby go sprawdzałem, ale może gdzieś się ktoś ukrył i on po prostu porozstawiał te szkielety, ja nie wiem. Ercio, myślę, że po prostu to wszystko ci się wydawało. Jesteś zmęczony i przerażony, pewnie masz już jakieś zwidy. Nie jestem pewien, czy to były zwidy, Zuzia, to wyglądało naprawdę realistycznie. Może lepiej już pójdźmy spać, naprawdę dobrze nam to zrobi. Rano wstaniemy i będziemy lepiej myśleć. Ech, no kurczę, może masz rację. Dobra, no to chodźmy w takim razie do góry, do łóżek.
i może po prostu pójdziemy spać do naszej sypialni, co? No dobra, widzowie, a więc postanowiliśmy, że pójdziemy spać. Och, no dobra, nie zmrużyliśmy oka ani na chwilę. Słuchajcie, widzowie, całą noc leżeliśmy w łóżku i myśleliśmy, gdzie są nasi rodzice. Czy ten przerażający Mikołaj nas nie załatwi i o tym, czy wystarczy nam jedzenia tak naprawdę. Bo właśnie jedzenie to jest nasz największy problem i lodówka jest już prawie pusta. Ej, Zuzia, słuchaj, bo już jest 6 rano, a my i tak w sumie nawet nie zmrużyliśmy oka przez całą noc, więc chyba powinniśmy już wstawać, więc, bo wiesz, i tak nie zasnęliśmy ani na minutę. No racja, Arcia, ale zobacz, przez noc przestało aż tak padać śniegiem. O, faktycznie, no to świetnie, bo może uda nam się pojechać do sklepu, co? Musimy się jakoś przedostać do tego sklepu, bo już nie mamy totalnie co jeść, a ja jestem taki głodny. Ja też jestem bardzo głodna, musimy coś teraz zjeść. No nie wiem, coś teraz znajdziemy. Dobra, chodź do kuchni, to może czegoś poszukamy i znajdziemy coś, a potem pojedziemy do sklepu i zrobimy jakieś zakupy. O mój Boże, jest tutaj tak ciemno, mimo tego, że już jest jasno na polu, to w domu dalej jest ciemno. Dobra, zobaczymy, co mamy w lodówce. No nie, pustki jak zawsze. No Ercio, ale przecież my musimy coś jeść, bo uchłodniejemy. Wiem, Zuzia, no dobra, zaraz coś wymyślę. Poczekaj, pogrzebię tutaj w szafkach. Dobra, Zuzia, słuchaj, znalazłem tutaj jakieś płatki bez cukru i przeterminowane mleko. Myślisz o tym samym, co ja? Że co, niby mamy to zjeść, tak? No tak, właśnie o tym pomyślałem. Co ty o tym sądzisz? No nie wiem, trochę to jest obrzydliwe, ale w sumie nie mamy innego wyjścia. No dobra, no to siadaj obok mnie i słuchaj, musimy to zjeść w takim razie. No i dobra, zjemy to i pojedziemy do sklepu, dobra? O fu, jakie to jest niedobre, ja już tego więcej nie chcę, dobra, ja to wylewam. Obrzydliwe jest to przeterminowane mleko. No, a płatki bez cukru tym bardziej. O mój Boże, w ogóle internetu nie ma w tym domu. No tak, rachunki są niezapłacone, no nawet telewizor nie działa, nie wiemy, co się dzieje, nawet wiadomości jak nie ma nic. Nawet nie włączymy wiadomości, dobra, słuchaj, zjadłaś te płatki? No tak, ja już więcej i tak nie zjem. Dobra, to chodź, idziemy do sklepu, weźmiemy rowery z garażu i let's go, lecimy. Dobra, wyjeżdżamy z garażu i lecimy na rowerach do sklepu i może coś nam się tam uda kupić. Tak się raczej nic nie kupimy, bo wszystkie sklepy są zamknięte, ale może spróbujemy się włamać, co? Naprawdę? Chcesz się włamać do sklepu? No tak, bo chyba nie ma innego wyjścia. Ej, słuchaj, Zuzia, wracaj tutaj. Zuzia, wróć tutaj, słuchaj, mam pewien pomysł. Może spróbujemy pojechać tam i zapłacić rachunki. Wziąłem jakieś 20 zł, myślisz, że tyle starczy? Nie wiem, 20 zł to może być za mało, no ale możemy pojechać i spróbować. A co jeżeli zaginiemy tak jak mama? Nie, raczej nie zaginiemy, teraz jest jasno na polu, to raczej nikt nie powinien grasować, chociaż nie wiadomo. Dobra, chodź, pojedziemy i chociaż spróbujemy. Ja za bardzo nie wiem, gdzie się te rachunki płaci, ale dawaj, szybciej. Dobra, gdzieś tutaj, o tu są rachunki, dobra. Gdzieś tutaj chyba trzeba wejść, okej, okay, i chyba tu się płaci. Chociaż wiesz co, wydaje mi się, że tu jest miejsce dla pracownika. Ktoś tutaj chyba powinien być, a my powinniśmy wtedy zapłacić, wiesz? No to co, jak nie ma pracownika, to sami sobie musimy włączyć prąd. Poczekaj, Zuzia, bo to nie wiadomo, co to jest. Nie włączaj żadnych wajch, no nie, przestań. Ale co się może stać? Wszystko jest włączone, teraz powinniśmy mieć prąd. O mój Boże, ale to jest w ogóle woda, no coś ty zrobiła. Ale dobra, tutaj faktycznie jest prąd, no i co? Myślisz, że jak to włączyłaś, to wtedy już będziemy mieli prąd w domu? No tak, raczej powinniśmy mieć, a poza tym wodę też nie mieliśmy, także dobrze, że to odkręciła. No dobra, to co, nie musimy płacić i mamy prąd w domu? To mi się podoba. Dobra, no to lecimy w takim razie do sklepu, bierz swoje rowery i let's go. Dobra, dawaj, jedziemy do sklepu, bierz swój rower i lecimy. Musimy coś, widzowie, sobie tutaj kupić, albo coś przynajmniej jakoś zdobyć. Dobra, widzę, że sklep jest zamknięty, ale słuchaj, myślę, że musimy się jakoś włamać. Zobacz, drzwi są otwarte. O kurczę, ej, faktycznie drzwi są otwarte, ale zobacz, nikogo tutaj nie ma, nikt nie pracuje. Nawet nikt do pracy nie przyszedł, ale zobacz, jakie są puste półki. Praktycznie nic tutaj nie ma. Dobra, nieważne, bierz szybko wózek i pakujemy wszystko, co się tylko da. Dobra, masz rację, póki nikogo nie ma, to musimy pakować wszystkie jakieś rzeczy. Dobra, bierzemy jakieś tutaj batoniki, żeby mieć dużo energii. Może też weźmiemy pizzę w sumie, oj, to się przyda. Okej, okay, wziąłem nam 10 batoników, 10 pizz, wezmę też jabłka i jakieś banany, jakieś owoce, bo to się przyda. Owoce mają dużo witamin. Okej, okay, ja wziąłem dużo chipsów i picia. Serio wziąłeś chipsy? Po co nam są chipsy? My musimy przetrwać, a tutaj się obżerać chipsami. Dobra, wezmę też mleko. Wezmę tutaj jakieś takie picie. Nie wiem, co to jest, ale wezmę. Dobra, może Pepsi też wezmę w sumie. Okej, okay, ja już mam pełny łózek. Po co ty płacisz? Przecież nikogo tutaj nie ma. Kładaj to do toreb i lecimy. No dobra, może masz rację. Bierzemy te torby i lecimy. Chodź szybko. Ercio, czy ty widzisz, co tam stoi? Ej, faktycznie to jest jakiś zły elf. Zobacz, jakie on ma straszne oczy. Takie same jak Mikołaj, co nie? No i on tak samo trzyma siekierę jak ten Mikołaj. Ej, dobra, lepiej są spadajmy. Ej, słuchaj, ale w wiadomościach mówili, że ten Mikołaj, to on zamienia ludzi w elfy, czy coś takiego? Może to jest jeden z nich po prostu. Dobra, lepiej stąd spadajmy. Ej, on idzie w naszą stronę, uciekaj szybko, Zuzia. Dobra, wsiadaj szybko na rower i uciekamy. Ej, zobacz, ten elf nas goni, jaki on jest przerażający. Dobra, szybko do domu, uciekamy. Masz te zakupy, co wzięłaś? Tak, wszystko mam, szybko uciekaj, bo ja się boję. Dobra, zanieśmy te siatki i zamknijmy koniecznie tutaj te drzwi, żeby nikt się tutaj na mnie włamał. Ej, co to jest za prezent?
Zuzia, zobacz tutaj. Nie wiem, ale jak on się tutaj w ogóle znalazł? Przecież drzwi były chyba zamknięte, prawda? Wydaje mi się, że tak, ale ten prezent w ogóle jest jakiś mega ogromny. Ej, jak myślisz, Zuzia, co w nim może być? Nie wiem, ale ja uważam, że to ty powinieneś go otworzyć. Co, a niby dlaczego? Ja myślę, że powinnaś to ty otworzyć. To jest nasz wspólny dom. Poczekaj, zaświecę tu latarką, może znajdę coś na tym prezencie, ale nic tutaj takiego nie widzę. Dobra, trzeba go odpakować. Kto go otwiera? Wiadomo, że ty go otwierasz, jesteś starszy. Dobra, podejdę troszkę bliżej i otworzę ten prezent. Ale on wygląda strasznie przerażająco. Dobra, otwieram go. 3, 2, 1. Ej, co to jest? O nie, to jest straszny Mikołaj. Zuzia, gdzie ty jesteś? Ej, Zuzia. Nie, Zuzia uciekła na pole. Dobra, uciekamy. O nie, tam są elfy. Wracaj tutaj, Zuzia, szybko. Zuzia, zostaliśmy uwięzieni. Co my teraz zrobimy? Ho, ho, ho. To wasz koniec. O nie, Zuzia, on nas związał. I co my teraz zrobimy? Nie wiem, Ercio, to chyba już nasz koniec. O nie, ja na to nie pozwolę. Ej, on mi coś strzyknął. Ej, mi też właśnie coś robi. A, co on robi? Nie. Och, ale mi się chce... Patrz, Czy on czasem nam czegoś nie wstrzyknął? Ale mi się chce spać. Wesołych świąt. W końcu się obudziłem. Ej, gdzie ja jestem? Ej, siostra, jesteś tu? Żyjesz? Tak, wszyscy już staliśmy, Ercio. Zobacz, kto przed nami siedzi. Co? Nasi rodzice? Rodzice, jak dobrze, że jesteście. Tak się stęskniliśmy. My też tęskniliśmy, dzieci, ale zostaliście porwani przez złego Mikołaja. Raczej nasz los jest naprawdę mega kruchy. O nie, musimy się stąd szybko wydostać. A my w ogóle wiemy, gdzie jesteśmy? Nie, nie wiemy, synek, ale prawdopodobnie jesteśmy w jakiejś piwnicy tego Mikołaja, bo on nas porwał. No nas też właśnie porwał. Dała nam jakąś szczepionkę, która nas uspała. A was? Mnie porwał, kiedy poszłam zapłacić rachunki. A mnie porwał, kiedy poszedłem szukać twojej siostry. No widzisz, Zuzia, wszystko twoja wina. Gdybyś nie zaginęła, to twój tata będzie cię nie musiał szukać i by nie zaginął. Ojejku, przepraszam, no myślałam, że mamy już zakończony ten temat. Dobrze, dzieci, nie kłóćmy się, musimy się stąd jakoś wydostać. Wszyscy jesteśmy związani, nie możemy stąd wstać. Dobra, ja mam dużo siły, dużo chodziłem na siłownię. O, rozerwę ten łańcuch. O, dobra, rozerwałem. Rodzice, słuchajcie, postaram się znaleźć stąd wyjście i jakoś was stąd wydostać, tylko nie mam pojęcia, gdzie to może być. Tutaj są jakieś kartony w ogóle, gdzie my jesteśmy? Czy to jest jakiś dach? To wygląda, jakby tutaj był jakiś sufit. Dobra, ej, tutaj jest jakaś dziura, zobaczcie. Dobra, może postaram się wyskoczyć, co? Dobrze, synu, spróbuj to zrobić, ale bądź naprawdę ostrożny, prosimy cię. Dobra, postaram się to zrobić, okej, zejdę tu na dół. Okej, jesteśmy w jakimś domu. Ej, to jest mega dziwne, co to jest w ogóle za dom? Zobaczcie, jakie widoki, wow, ile śniegu. Dobra, tutaj jest jakiś wielki telewizor, co to jest za dom? Dobra, może ja tutaj, ej, czy to jest dom świętego Mikołaja? Ej, widzowie, jeżeli to jest prawda, to jest niesamowite. Ej, dobra, może wejdę tutaj do tego pokoju, co to jest? Jest. Okej, to jest jakaś sypialnia. Co my tu mamy? Wow, ile ciuchów. Jakie w ogóle widoki, zobaczcie na to. Ale jesteśmy w ogóle po zupełnie przeciwnej stronie od naszego domu. Tam jest nasz dom, a tu jesteśmy my. Zostaliśmy porwani. To jest prawdopodobnie dom świętego Mikołaja. O mój Boże, dobra. Ja może pójdę zobaczyć na dół, czy on gdzieś tam nie wchodzi. Okej, tutaj jest kolejna sypialnia. I wyjście na dół, ale ej, zobaczcie. Tam jest ten święty Mikołaj. O mój Boże, jak on dziwnie chodzi. O nie, on idzie do góry. O nie, muszę się gdzieś szybko schować. Widzę, dobra, za wanną. Muszę się tutaj położyć. Okej, schowałem się, widzowie, jak widzicie, za wanną. Mam nadzieję, że ten Mikołaj. Ej, on tutaj przyszedł. Ej, cicho, muszę być cicho, żeby on mnie czasem nie znalazł. Ej, dobra, on się rozglądnął i wyszedł stąd. Ej, dobra, widzowie, ja muszę ostrzec rodziców, bo naprawdę jest mega, mega źle. Dobra, czy tego Mikołaja tutaj nie ma? Dobra, nie ma go. Także ja chyba, widzowie, muszę iść do góry, widzowie. Albo może podsyłam, o czym ten Mikołaj mówi. Czekajcie, ja się tutaj poskradam i zobaczymy. Okej, jest ten Mikołaj. Ej, dobra, tutaj podejdę. Może się skulę, co? Dobra, idę. Ej, zobaczcie, on tutaj coś piecze. Czy to są jakaś fabryka świętego Mikołaja? O mój Boże, dobra, o czym on mówi? O, w końcu wróciłem do mojego domu. Jestem taki zmęczony po porywaniu ludzi. Zobaczcie, co u tych, co ostatnio porwałem. Ej, to chyba chodzi o nas. Dobra, ja muszę koniecznie iść do góry, tak żeby on mnie tutaj nie zauważył i ostrzec rodziców. Rodzice! I siostra w ogóle. Dobra, ej, muszę jakoś tutaj się dostać. Okej, widzowie, leżała tutaj drabina, także wezmę ją i ją tutaj postawię i muszę się koniecznie dostać do góry i szybko powiedzieć rodzicom o tym, co znalazłem. Rodzice, słuchajcie, jest naprawdę mega zła sytuacja, ponieważ ten Mikołaj tutaj szybko do nas idzie i on chce nas tutaj uwięzić. Chce zobaczyć, co u nas, musimy się stąd szybko wydostać, rozumiecie? Jak to, on do nas teraz idzie? Nie, nie możemy wszyscy się schować, nie mamy na to czasu. Bierz swoją siostrę i uciekajcie. Ale jak to, mamy was tutaj zostawić? Nie możemy tego zrobić. No właśnie, rodzice, nie chcemy was zostawiać, rozumiecie? Nie mamy wyjścia, wrócicie po nas, zrozumcie to. Właśnie, zgadzam się z mamą. Nie mamy czasu, aby nas wszystkich wydostać. Mikołaj będzie tu lada chwila. Ercio, odwiąz swoją siostrę i uciekajcie stąd szybko. Dobra, muszę to zrobić, widzowie. Muszę posłuchać moich rodziców. Dobra, odwiązuję siostrę, okej.
Okej, okay. Dobra, odwiązałem ją, mam nadzieję, że tutaj ten Mikołaj się nie zjawi. Poczekajmy, może się schowajmy za kartonami, żeby on tutaj czasem nie przyszedł. O kurde, on właśnie przyszedł, dobra, ej. Poczekaj, cicho bądź Zuzia. Zaraz, a gdzie są te dzieciaki, które porwałem? Nie wiemy, kiedy się obudziliśmy, to już ich nie było. Co? O nie, ja tego tak nie zostawię, będzie ogromna zemsta. Ej, on mówił o jakiejś zemście, dobra Zuzia, szybko musimy stąd iść. Szybko, póki on nas nie widzi, dawaj szybko Zuzia, skacz, nie bój się. Ja się troszkę boję. No dawaj, musisz stąd zeskoczyć, dobra, dawaj, szybko uciekamy. Ale zostawiliśmy naszych rodziców, co my teraz zrobimy? Spokojnie, wrócimy po nich, nie martw się, ale musimy stąd szybko uciekać, póki Mikołaj nie wie, gdzie jesteśmy, dawaj, gdzie my mamy dom. Ale zobacz, jak sypie, my nigdzie nie dojdziemy, nic nie widzimy. Dobra, ja myślę, że gdzieś po tej stronie jest nasz dom, szybko, musimy iść nad piechotę, bo nie wiemy nawet, gdzie są nasze rowery, dawaj, szybko Zuzia. Oh my god, ale sypie, widzisz to Zuzia, ale na szczęście jesteśmy już przy naszym domku, ale ej, co się tam dzieje? Czy nasz domek się pali? Ecio, co się tutaj dzieje? Nie wiem, Zuzia, chyba nasz domek się zaczął palić, ale dlaczego? Mwahaha, to wszystko moja sprawka. Nie, to zły elf, uciekaj szybko, Zuzia. On spalił nasz dom, dawaj, raz, dwa. Ercio, ale jak to on spalił nasz dom? Dlaczego tak się stało? Nie wiem, pewnie ten straszny Mikołaj kazał mu spalić ten dom, ale my teraz nie mamy gdzie mieszkać, to jest jakaś masakra, zobacz, tam się wszystko pali. Nie, ja nie chcę stracić naszego domu, on był taki piękny. Wiem, że był piękny, ale ej, zobacz, tam w ogóle stoi ten Mikołaj, o nie, on się cieszy z tego. Dobra, słuchaj, zanim nasz te elfy i Mikołaj zauważy, musimy sobie zrobić jakiś bunkier, musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli spędzić noc i w ogóle przeżyć, bo coraz bardziej sypie tym śniegiem, za chwilę nas zasypie tutaj. No dobra, Ercio, ale gdzie ty chcesz zrobić jakiś bunkier? Przecież my nie umiemy robić takich rzeczy. Nie wiem, musimy się rozglądać po mieście, póki ten Mikołaj tam nie grasuje i jest przy naszym domu. Dawaj, chodź cały czas za mną i musimy znaleźć jakieś dobre miejsce, może w tej stajni, co? Stajni, przecież stajni strasznie śmierdzi. No dobra, może to nie jest najlepszy pomysł, ale przynajmniej będziemy mieli jakiś dach, no nie wiem, cokolwiek nam się tutaj przyda. Nie no Zuzia, idziemy już jakieś 30 minut, a ja dalej nie znalazłem nic, gdzie byśmy mogli zamieszkać. To jest jakaś tragedia, tak sypie, że już coraz mniej widać, za chwilę nic nie znajdziemy. Ja wiem, Ercio, w ogóle mi się to nie podoba, te święta są najgorszymi świętami na świecie. Wiem o tym, ale ej, zobacz, widzisz ten dom? No widzę, ale on jest cały rozpadnięty, co ty chcesz tu mieszkać? Nie wiem, chodź zobaczmy, jak on wygląda w środku, ale masz rację. Te ściany są w ogóle podziurawione i w ogóle jest dziura w suficie, o mój Boże, te schody się rozpadają. Dobra, ale spróbujmy tutaj wejść, no zobacz, przynajmniej aż tak nie pada. No tutaj przy tej dziurze to naprawdę mega dużo pada, ale zobacz, tutaj jest dach i nawet jest tak dosyć ciepło w tym domu, co? Ciepło? Co ty gadasz? Przecież tutaj nawet nie ma ścian. No dobra, jest mega dużo dziur w tych ścianach, ale słuchaj, jakbyśmy to obili deskami czy coś takiego, to naprawdę mogłoby być git. Słuchaj, ja się trochę znam na takich rzeczach, może tutaj postawimy deski, tutaj, tam gdzie są te dziury, wiesz o co chodzi, dobra, tutaj też, myślę, że wtedy powinno być okej. Okay. Dobra, tutaj to załatamy, tu jaka ogromna dziura, dobra, to musimy załatać, najlepiej aż dwoma. Okej, okay, coś takiego, gdzie tu jeszcze tam pada, dobra, z tej dziury, musimy ją zatkać koniecznie. Dobra, zatkajmy tutaj, w ogóle możemy się jakoś zabarykadować w tym domu, bo tutaj jest naprawdę mega niebezpiecznie, w ogóle w tym mieście jest niebezpiecznie, to jest jakaś masakra. Dobra, jeszcze tutaj bym postawił i myślę, że będzie w porządku. O, zobacz, od razu jest lepiej, co nie? Już nawet nie ma aż takich dziur, także myślę, że możemy tutaj spędzić noc, co? Ercio, ja mam tego dość, ja nie chciałam, żeby nasze święta tak wyglądały. Wiem, ja też nie chciałem, żeby tak wyglądały, ale słuchaj, i tak się musimy cieszyć. Jesteśmy jednymi z ostatnich ludzi, którzy w ogóle przetrwali tego świętego Mikołaja. On grasuje po całym mieście, jest naprawdę mega niebezpiecznie. A my mimo tego przetrwaliśmy, niby żyjemy w mega biednym domku, ale wiesz, przetrwaliśmy, to się liczy. No dobra, masz jakieś śpiwory, żebyśmy mogli sobie je rozłożyć? Nie, no nie mam żadnych śpiworów, będziemy musieli chyba spać na ziemi, wiesz? No nie, ja w to nie wierzę, to jest jakaś tragedia. A poza tym jestem taka głodna, nic nie jadłam, odkąd ten Mikołaj nas porwał. No wiem, ja też jestem mega głodny. Nawet nie zdążyliśmy zjeść tego, co ukradliśmy ostatnio ze sklepu, co nie? No, musimy jakoś zdobyć nowe jedzenie, koniecznie. Kurczę, tylko tak sobie myślę, gdzie tutaj możemy coś okraść jeszcze, żeby zdobyć jakieś ostatnie jedzenie, bo już raczej wszystko jest, wiesz, takie, no, wszystko już po prostu ludzie ukradli i tak dalej, no już raczej nie ma nic w mieście do jedzenia. Ercio, ale przecież niedaleko jest restauracja, może tam byśmy spróbowali coś znaleźć. Myślę, że w restauracji coś by się mogło ostać. Dobra, słuchaj, ale myślę, że ty nie możesz iść na taką pogodę. Myślę, że powinnaś zostać w domu. W domu? Przecież to jest jakaś stara szopa. Co ty gadasz, Ercio? Dobra, tak czy siak nie powinnaś stąd wychodzić. Dobra, ja wychodzę i faktycznie postaram się włamać do tej restauracji. Słuchaj, zostań w tym domu, okej? Okay? Okej, okay, widzowie, dotarłem do miasta i słuchajcie, zaczyna się już robić ciemno, jak widzicie, słońce zachodzi, ale to jest ta restauracja, o której chodziło mojej siostrze. I słuchajcie, ona, jak widzicie, jest niby otwarta, ale tak naprawdę wszystko jest zamknięte i raczej nie dostaniemy się do środka. Także musimy coś koniecznie wymyślić. Słuchajcie, zobaczymy, czy tutaj wejście jest, okej, okay, wejście jest zamknięte, ale
ale zobaczcie, kto tutaj siedzi. Ej, tu jest Mikołaj. Ej, dlaczego on trzyma łuk? Czy on sobie przyszedł zjeść do restauracji, trzyma łuk w ogóle? Ej, co to jest, jakaś dziwna akcja? Dobra, ale słuchajcie, ja mam taki pomysł. Zobaczcie, ja się tutaj poskradam i zobaczcie, tutaj jest drive-thru, jest okienko. Postaram się przez nie wskoczyć. Dobra, czekajcie. A, nie mogę wskoczyć. Dobra, jestem. Słuchajcie, wkradłem się tutaj, ale muszę być cicho. Ej, dlaczego ten Mikołaj trzyma snajperkę? Co to w ogóle jest za dziwny Mikołaj? Dobra, słuchajcie, czy coś tutaj jest do jedzenia? Jest, mamy dwa hot dogi. Dobra, biorę to. Biorę dwa hot dogi. Co to jest? Jakaś rybka. Dobra, biorę wszystko. Wszystko tutaj potrzebuję. Dobra, co my mamy jeszcze? Tu jest jakaś kolka w lodówce. Dobra, akurat dwie. Idealnie będzie dla mnie i dla mojej siostry. Dobra, czy mamy coś jeszcze? Może w piekarniku? Dobra, w piekarniku nic nie ma. Ej, muszę być cicho, żeby ten Mikołaj mnie nie zauważył. O nie. Okej, wychodzę teraz przez to okienko. Postaram się jakoś wyjść tak, żeby mnie nie zobaczył. Dobra, chyba mi się udało. Słuchajcie, widzowie, udało mi się ukraść jedzenie z tej restauracji. W końcu mamy jedzenie. Udało się. Dobra, teraz na spokojnie. Muszę sobie gdzieś tutaj pójść i zobaczyć, co mi się udało w ogóle wykraść. Dobra, mam tak. Dwa hot dogi. To jest mega bardzo dużo, bo jestem taki głodny, że ja chyba sam zjem te dwa hot dogi. Mamy też dwie rybki. To dam właśnie mojej siostrze. Dobra, i mamy też dwa picie. Mamy kolkę. Dobra, bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę mamy mega dużo jedzenia. Będziemy mogli zjeść, widzowie, i pójść chyba spać. I na następny dzień będziemy odbijać naszych rodziców z rąk świętego Mikołaja. To jest w ogóle takie przerażające. Dobra, idziemy do tego domu. Jak widzicie, mamy naprawdę mega, mega daleko, ale muszę się jakoś postarać tam dotrzeć. To jest po prostu jakaś masakra. Zobaczcie, jak sypie śnieg. To jest tragedia. Okej, jak widzicie, jest naprawdę mega daleko, ponieważ jestem już prawie przy domu i aż się zrobiło naprawdę już mega, mega ciemno. Dobra. Słuchaj, siostra. A tędy nie wejdę, bo tutaj jest zamknięte. Dobra. Halo, gdzie ja tu mogę wejść? Tutaj, dobra. Okej, nie mogę się dostać. No, halo, jak ja się tutaj mam przeczołgać? Nie, no to jest jakaś masakra. Powiem ci, Zuzia, że w ogóle tutaj nie ma wejścia do tego domku, wiesz? Zuzia. Halo? Halo, Zuzia! Ej, dlaczego jej nie ma w domu? Przecież ona tutaj nigdzie by się nie ukryła. A w tej lodówce? Nie, no jej się nawet nie da otworzyć, to raczej tutaj nie ma. Zuzia, halo? Ej, dlaczego ona trzeci raz już zaginęła? Naprawdę, no trzeci raz jej szukam już w tej serii, widzowie. Co to w ogóle jest? Może ona poszła do tych pól, ale w sumie po co ona by tutaj miała iść? To tutaj nic totalnie nie ma. Po co ona by w ogóle miała gdziekolwiek iść? Ej, widzowie, szukam jej od 10 minut, nigdzie jej nie ma. Byłem już tam, w tamtych polach, byłem tutaj, nigdzie jej naprawdę nie ma. Totalnie, przy domku jej nie ma, nie wiem, gdzie ona mogła iść, no bo przecież, kurczę, no po co ona gdziekolwiek by miała iść, skoro miała po prostu czekać, aż ja przynoszę jedzenie. Ej, nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby ona została sama, widzowie. No zobaczcie, nigdzie jej nie ma, ale ona nigdzie by sama raczej nie poszła, no bo po co? Ej, widzowie, to jest naprawdę mega, mega dziwne, bo ja się tego totalnie nie spodziewałem. Przyniosłem nam jedzenie, ja sobie właśnie zjem jednego tutaj hot doga. O, dobra, zjadłem sobie i jestem już mega najedzony teraz, znaczy mega, no wiecie, troszkę sobie tutaj pojadłem przynajmniej, ale nie wiem, gdzie jest Zuzia, ona też jest na pewno mega głodna, ona nigdzie by nie poszła, bo na pewno na mnie czekała, ale czekajcie, ja tutaj widzę, że w rogu coś leży, co to jest? Czekajcie, ja to wezmę, to jest jakaś kartka. Co jest napisane na tej kartce? Co? Ej, to jest kolejny list od świętego Mikołaja. Pamiętacie, jak dostaliśmy pierwszy list, że jutro przyjdzie do naszego domu i był podpisany święty Mikołaj? I tutaj też jest podpisany święty Mikołaj. I słuchajcie, co jest w tym liście. Właśnie porwałem twoją siostrę i mam całą twoją rodzinę. Jutro jest kolej na ciebie. Co? Przecież jutro jest Wigilia. Ej, nie, to jest niemożliwe, ale jak to? Przecież... czy on porwał moją siostrę i... Nie, no nie wierzę w to, ja jestem w szoku po prostu, widzowie. Czy on porwał moją mamę, tatę i jeszcze siostrę? Naprawdę wszystkich mi zabrał? I ja zostałem teraz zupełnie sam? O nie, ale skoro on tutaj był, to na pewno wie, gdzie my w takim razie mieszkamy. I wie, że ja tutaj się będę chował. Ej, dobra, widzowie, ja stąd muszę szybko spadać. Jak najszybciej, żeby ten Mikołaj mnie czasem nie znalazł, bo będzie naprawdę mega, mega źle. Ale on porwał moją siostrę. No nie, mam nadzieję, że oni tylko będą na tym strychu i będę mógł w następnym odcinku ich odbić, ale naprawdę, widzowie, to jest coś przerażającego. Dlaczego on porwał całą moją rodzinę? Dlaczego on to zrobił? Dobra, tam jest jego dom, ja tam się nie zbliżam, widzowie. Nie wiem, gdzie mogę iść, może do centrum miasta gdzieś pójdę i tam może znajdę jakąś kryjówkę, jakiś schron. Ja naprawdę nie wiem, co mam robić, widzowie. Porwał wszystkich po prostu, których miałem. Całą moją rodzinę porwał. Zostałem zupełnie sam, jestem sam jak palec. Nie wiem, gdzie się mam schować, zobaczcie, wszystko jest zamknięte, widzowie. Ej, to jest sklep z ubraniami. Ej, teraz wpadłem na naprawdę mega fajny pomysł. Poczekajcie, może tutaj postaram się jakoś włamać. Są drzwi otwarte, ale nikogo nie ma. Tak naprawdę jest zamknięte, no nie wiem. To jest naprawdę mega dziwna sprawa, ale słuchajcie, wpadłem na pewien pomysł, pokażę wam coś. Tutaj jest naprawdę mega dużo ciekawych ubrań i mogę się przebrać za pewną osobę. Patrzcie, zobaczcie, za kogo się przebrałem. Jestem teraz świętym Mikołajem. I słuchajcie, wpadłem na taki epicki pomysł, bo zobaczcie, tutaj jest naprawdę mnóstwo ciuchów i po prostu się przebrałem za świętego Mikołaja. I słuchajcie, jaki na
na jakiś świetny pomysł wpadłem. Skoro jestem już przebrany za złego świętego Mikołaja, to zwabię wszystkiego złe elfy i je gdzieś po prostu zamknę i wtedy po prostu pokonam świętego Mikołaja, bo kiedy nie będzie miał swoich elfów, to będzie naprawdę mega, mega łatwo. Czyli najpierw widzowie zwabiamy wszystkiego elfy, porywamy je gdzieś, zamykamy, a potem widzowie rozprawiamy się z samym świętym Mikołajem. Myślę, że ten plan jest genialny i po prostu on musi wypalić, także dobra widzowie, ja chyba muszę iść w takim razie zdobyć wszystkiego elfy. Jestem po prostu genialny. Dobra widzowie, teraz muszę tylko znaleźć, gdzie te elfy wszystkie są. Teraz nic mi za bardzo nie grozi, bo jak widzicie, słuchajcie, jestem w stroju świętego Mikołaja, także naprawdę mega, mega fajnie. I raczej żaden tutaj elf nie powinien mnie złapać i mogę sobie chodzić po tym mieście jak po prostu chcę. Muszę znaleźć jakieś elfy. Zaraz, dlaczego tu podjechała policja? Ej, co to jest? Ręce do góry, mamy świętego Mikołaja, zgłaszam, złapałem go. Nie, to jest pomyłka, to jest tylko przebranie, proszę pana, no. Zgłaszam do wszystkich jednostek policji, złapałem świętego Mikołaja, mamy go, zamykamy go w więzieniu. Nie wyjdziesz do końca swojego życia, gagatku. Ale to nie ja, to tylko przebranie, no proszę pana, niech pan to zrozumie, jakie auto w ogóle. Ja jestem niewinny, przebrałem się tylko, rozumie pan? Nie, ja jestem niewinny, błagam pana, nic nie zrobiłem. O tak, w końcu cię złapaliśmy, święty Mikołaju morderco. No nie, widzowie, po co mi to było? Jestem teraz w areszcie, zobaczcie. Jest na dworze już jasno, jest nowy dzień, a widzowie, ja dalej jestem w areszcie. Zostałem zamknięty, zobaczcie, tam siedzi w ogóle policjant. Ja nawet, on mnie nie słyszy. Halo, panie policjancie, chcę się wyjaśnić, ja nie jestem wcale winny, ja nie jestem Mikołajem, no. Nie, no, on mnie nawet nie słyszy, widzowie, to jest jakaś masakra. Ja nie wiem, co ja mam robić, jest Wigilia, słuchajcie, widzowie, jest 23 grudnia. Nie, no, on mnie nie słyszy, jak widzicie, ja nie wiem, co mam robić. Zostałem zamknięty za niewinność, bo się przebrałem za tego Mikołaja. To nie był dobry pomysł, widzowie. Miałem taki dobry plan, ale on niestety nie wypalił. No i nie wiem, co ja mam teraz robić. Jest już Wigilia, jest 24 grudnia, a ja, widzowie, siedzę w areszcie. A moi rodzice i cała moja rodzina są zamknięci przez złego świętego Mikołaja, przez Mikołaja mordercę. Ja mam tego dość, nie chciałem, żeby tak te święta wyglądały. Dlaczego? Jeszcze jestem zamknięty za niewinność. No halo, wypuśćcie mnie. O, idzie ktoś, zobaczcie, idzie do mnie policjant. Halo, panie policjancie, ja chcę wyjaśnić to, bo to ja jestem niewinny, no. Dobra, zapraszam pana do pokoju obok, będziemy pana przesłuchiwać. Dobra, tutaj idziemy, tak? Ale to w sumie nawet dobrze, że będzie mnie pan przesłuchiwał, bo ja chcę się tutaj wyjaśnić. O, nawet mnie pan odkuł, dobra, bardzo dziękuję. Nie no, zwariował pan, przecież ja nie będę pana przesłuchiwał, tak tylko powiedziałem, żeby udawać przed szefem. Jak to? Przecież musi mnie pan przesłuchać, no. Co muszę? Nic nie muszę, jest 24 grudnia, proszę pana, ja za chwilę jadę do rodziny na barszczyk, na pierożki i będę sobie jadł pyszną kolację, a ty będziesz gnił w pierdlu, rozumiesz to? Przez całe swoje życie, nawet cię nie będę przesłuchiwał, po prostu cię zamknę. Ale ja jestem niewinny, proszę pana, ja to mogę udowodnić, ja się tylko przebrałem, proszę zobaczyć, to jest tylko głupi strój. Proszę pana, niech pan zobaczy, ja się teraz rozbiorę i niech pan patrzy na to. O, o, widzi pan, jak się przebrałem? Poznaje mnie pan, bo na pewno mnie pan pamięta. To pan pilnował naszego domu, kiedy nasi rodzice zaginęli, pamięta pan? Ja nie jestem żadnym złym Mikołajem, żadnym Mikołajem mordercą, zostałem zamknięty za niewinność, po prostu się przebrałem. Momencik, skądś poznaję tą twarz? Aha, to wy jesteście z tego domu, co rodzice zaginęli, tak? A gdzie zgubiłeś swoją małą siostrę Zuzię? Ona miała 5 lat. No tak, bo ona też została porwana przez tego złego Mikołaja. Proszę mi pomóc, błagam. Aha, czyli zostałeś sam, rozumiem. No dobra, chodź, odwiozę cię do domu w takim razie. Tylko proszę pana, sprawa wygląda tak, że ja nie mam niestety domu, bo złe elfy mi go spaliły. A tak w ogóle to była taka historia, proszę pana, że kiedy już nam spalili ten dom, to my się przenieśliśmy do takiej rudery. I tam ja na chwilę zostawiłem moją 5-letnią siostrę i kiedy już wróciłem, to jej nie było, ale no Mikołaj mi zostawił taki list właśnie, że on ją porwał i proszę zobaczyć, co jest tam napisane, że ja jestem następny. Właśnie porwałem całą twoją rodzinę, ty jesteś następny, faktycznie. Dobrze chłopcze, nie mogę cię tak zostawić, zaraz pojedziemy i ogarnę ci jakiś nowy dom, dobrze? Nowy dom? No dobrze, ale ja bym wolał odzyskać moją rodzinę, wie pan, bo ja tak naprawdę się bardzo za nimi stęskniłem. Dobrze, spokojnie, myślę, że już niedługo uda nam się odbić twoją rodzinę, chłopcze. Bardzo dobrze, że dałeś tą kartkę, to jest dowód w sprawie. Dobra, załatwiłem ci nowy dom od miasta, zobacz jaki mega fajny, wsiadaj do radiowozu. Dobra, już siadam, wow, jeszcze nigdy tak nie jechałem w radiowozie na przodzie. Naprawdę te złe elfy spaliły ci twój dom? To jest naprawdę mega smutne. No tak, proszę pana, wszystko mi odebrali, rodzinę, dom, masakra po prostu. Ej, momencik, czy to jest mój nowy dom? Tak, to jest twoja nowa willa, prawdopodobnie już na stałe, chodź. To jest jaka ogromna willa, ile to ma pomieszczeń w ogóle, mogę sobie to przejrzeć? Tak, proszę, to jest twój nowy dom, możesz sobie zobaczyć, to jest garaż, tu masz jakieś rzeczy, które nie są w ogóle potrzebne. Okej, jakie w ogóle łazienka, jaki wielki ogród, no super, ale szczerze to chyba bardziej bym wolał odzyskać rodzinę, wie pan? No wiem, domyślam się, ale spokojnie, do tego jeszcze przejdziemy, ale zobacz, masz nawet choinkę. Wow.
Wow, świąteczny klimat, no super, bo u nas w domu to wcale nie było takiego świątecznego klimatu. Dobra, o, jaki fajny kominek, no super, po prostu świetnie. Tu jest sypialnia, o, to chyba będzie moja sypialnia, jest po prostu genialna. Co jest, to ta willa ma kilka pięter, o mój Boże, kolejna sypialnia, a tu co? Wow, jaka wielka łazienka i nawet taras, o mój Boże, nie mogę tego otworzyć. Panie policjancie, może mi pan otworzyć ten taras, bo chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Ja nie mogę, nawet jest jacuzzi, ale w sumie to może być mega fajnie, bo jest tak ciepło. Dobra, na razie nie będę wchodził, żeby się tutaj nie zamokrzyć, ale... Ej, widzowie, czy wy to widzicie? Czy to jest ten dom, o którym ja właśnie myślę? Czy to jest ten dom świętego Mikołaja mordercy? Proszę pana policjanta, bo... stąd widać ten dom, w którym mieszka święty Mikołaj. Ten Mikołaj morderca? Nic mi nie mówiłeś, że wiesz, gdzie on mieszka. No tak, bo on mnie już wcześniej porwał do tego domu i właśnie on miał tam taką piwnicę, gdzie więził całą moją rodzinę, tylko mi się akurat udało uciec i teraz wiem, gdzie on mieszka. Kurczę, to naprawdę bardzo smutne, ale bardzo dobrze, że mamy adres tego świętego Mikołaja mordercy. Dzisiaj już nic z tym nie zrobimy, ale jutro wszystkie jednostki policji, kiedy wrócą z kolacji wigilijnej, to przyjadą do tego domu i odbijemy twoją rodzinę i zaaresztujemy tego Mikołaja mordercy, obiecujemy. Kurczę, a nie możemy tego zrobić jeszcze dzisiaj, ja chcę odzyskać moją rodzinę, a tym bardziej na Wigilię, no. Niestety, chłopcze, wydaje mi się, że nic z tego. Wszyscy policjanci są już w domach razem z rodzinami i jedzą pyszną kolację wigilijną. Ja już też jadę właśnie do rodziny. Aha, czyli mnie pan tutaj zostawi, tak? No po prostu super, dziękuję panu. Spokojnie, chłopcze, gdyby coś się działo, możesz do mnie dzwonić, masz mój numer. Pewnie nie odbiorę, ale możesz dzwonić. To po co mam dzwonić, jak pan nie będzie odbierał? Ale pan jest, dobra, niech pan już stąd idzie i da mi święty spokój. Chcę być już sam. Znaczy, chciałbym być z rodziną, ale niestety nie mogę. Dobrze, chłopcze, masz rację. Ja już cię zostawiam i idę spędzić czas z moją rodziną. Jutro do ciebie przyjeżdżam i pokażę mi dokładnie, gdzie mieszka ten święty Mikołaj. Spokojnie, odbijemy twoją rodzinę, obiecuję. Nie no, słyszeliście, co ten policjant powiedział? Wszyscy policjanci mają dzisiaj wolne. Mają adres tego Mikołaja, mają dowody. Mają po prostu wszystko. Wszystko im dałem, a oni nawet nie potrafią go zaaresztować, bo niby jest kolacja wigilijna, ale tym, że ja nie mam rodziny, to się już nikt nie przejmuje. I tym, że będę zupełnie sam. Nie, no mam tego dość. Naprawdę, jest mi tak przykro po prostu. Dlaczego to musiało się zdarzyć akurat mi? Akurat mi. Niby jest świąteczny klimat w tym domku, no ale co z tego, skoro nie mam mojej rodziny. Nawet jest nawet fajny komputer, lepszy niż ja mam. Mógłbym zagrać sobie w Robloxa, ale po co mi to wszystko? Ja nie chcę tego. Ja chcę tylko moją rodzinę. Sprawdźmy może dokładnie, co ja mam w tym domu, bo i w ogóle czy tutaj jest jedzenie, bo co mi z takiego domu, skoro ja zaraz będę głodny. Wow, cała lodówka jedzenia. Okej, będę musiał sobie zrobić kolację wigilijną, tylko ja nie umiem gotować. Już to widzieliście w poprzednich odcinkach. Kurczę, no nie wiem, co mam robić. No dobra, zobaczcie, co my tutaj mamy. Przejrzę sobie. Dobra, jest wszystko to, co mamy tutaj potrzebne, czyli barszczyk, tutaj jakieś pierożki. No dobra, ale nie wiem, czy ja będę robił takie rzeczy. Może po prostu zrobić sobie kanapkę z szynką? Chyba tak. Okej, na dworze się już ściemnia, ale zobaczcie, jakie są piękne ozdoby na mieście. W ogóle ciekawe, skąd te ozdoby. Niby kto ozdabia to miasto, skoro no totalnie nikt się tym miastem już nie przejmuje. Nawet policjanci nie pracują, to niby kto mógł ozdobić to miasto? A co jeżeli to zrobił święty Mikołaj morderca, żeby zwabić ludzi? Nie wiem, no szczerze kusi mnie, żeby wyjść na miasto i pooglądać sobie ozdoby, ale to jeżeli mnie wtedy złapie? Nie no, chyba nie mogę i jestem już tak blisko do odzyskania rodziny. Nie mogę tego zrobić, słuchajcie. Dobra, pokażę wam, jak będzie wyglądać moja sypialnia. W ten sposób. Myślę, że jest taka dosyć skromna, ale no po co mi w sumie większa? Nawet nie mam rodziny, także w sumie jest mi już wszystko obojętne. Dobra, słuchajcie, pójdę sobie coś ugotować. Może zrobię jakąś kolację wigilijną. Jest już ciemno. Powinienem już sobie zaczynać tutaj coś gotować. No zresztą w sumie jakby moja mama tutaj była i gotowała, to na pewno już by było coś wcześniej, no ale niestety. No dobra, widzowie, my tutaj sałatę i postanowiłem, że zrobię sobie po prostu kanapki z szynką, majonezem, sałatą i pomidorkiem. No i trudno, nie będę żadnych pierogów tutaj robił, bo ja totalnie nie umiem takich rzeczy. I jeszcze nie wiem, czy to by w ogóle było jadalne, ja nawet gotować nie umiem. Dobra, teraz tutaj pokroję sobie sałatę, no nawet fajne będą te kanapki, no trudno, liczyłem na coś lepszego w te święta, no ale nic, muszę sobie poradzić tak jak jest. Wiecie, o czym pomyślałem? W sumie mogę włączyć telewizję. Bardzo dawno nie oglądałem żadnego telewizora, a w końcu mam prąd, bo ostatnio nam wyłączyli prąd w domu, tak jak wiecie, i nawet nie mogłem obejrzeć sobie wiadomości. Właśnie, zobaczmy, co mówią w wiadomościach, bo to jest mega ciekawe. Usiądę sobie na chwilę, akurat za ten czas, jak mi się tam coś robi. Dobra, coś tutaj mówią. Drodzy mieszkańcy Brookhaven, mimo tego, że te święta są wyjątkowo trudne przez Mikołaja mordercę, który grasuje w Brookhaven, życzymy wam wszystkim wesołych świąt. Spędźcie je w rodzinnej atmosferze z wieloma prezentami i super klimacie. Smacznej kolacji wigilijnej i miłego dzielenia się opłatkami z rodziną.
Szkoda, że ja nie mogę spędzić świąt z rodziną. No dobra, zrobiłem sobie kanapki i pójdę je zjeść do tego stołu. I w sumie, powiem wam szczerze, te święta są beznadziejne, nie będę was okłamywał. To są najgorsze święta, jakie kiedykolwiek miałem. Najgorsza Wigilia. Okej, jak widzicie, zrobiłem sobie kanapkę, także zamknę jeszcze lodówkę tutaj, żeby widzowie prądu nie tracić czy coś takiego. Mama mówiła, że nie wolno tak zostawiać lodówki, także... No dobra, widzowie, zjem sobie tą kanapeczkę. No dobra, jest nawet spoko. W sensie, no jak na święta, to nie wiem. Tego się raczej tak nie je na święta. Liczyłem bardziej na jakiś barszczyk z łóżkami czy coś, no ale niestety, została mi tylko kanapka z szynką i serem. Ale tęsknię za moją rodziną. Ciekawe, czy oni za mną też. Mimo tego, że bardzo często mnie denerwują, to w sumie chciałbym, żeby wrócili. Kurczę, wiecie co jest najgorsze? Że jest naprawdę mega smutno, bo ja nie dostałem ani jednego prezentu. Te prezenty, które są tutaj pod choinką, to one są jakieś sztuczne w ogóle, puste, a sprawdzałem wszystko. To są jakieś, wiecie, rekwizyty czy coś takiego, to jest wszystko puste. Te prezenty nie są prawdziwe. W te święta nie dostałem ani jednego prezentu, oprócz tego na Mikołajki, no ale kurczę, pod choinkę też bym coś chciał dostać. Nie wiem, jest mi naprawdę bardzo, bardzo przykro. Szczerze nie wiem, co mam teraz robić. Nudzi mi się bardzo. Ciągle się tylko słyszę o tym strasznym Mikołaju. Ja już naprawdę nie wiem, co mam robić. Wiecie co? Fajnie by było, gdybyście zostawili mi prezent na święta i dali łapkę w górę pod tym filmem. I subskrypcja z dzwonkiem też. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Taki prezencik na święta będzie naprawdę super. Ja nie dostałem ani jednego prezentu. Powiem wam, że cały czas myślę o tej karcie, którą zostawił mi święty Mikołaj. On napisał, że to będzie mój koniec, że on po mnie dzisiaj przyjdzie i się ze mną rozprawi, ale tak naprawdę on w sumie nie wie, gdzie ja mieszkam, no bo wiecie, on wiedział tylko o tym opuszczonym domku i o niczym więcej. On pewnie będzie tam gdzieś mnie szukał, więc raczej mnie nie znajdzie, ale jeżeli mnie znajdzie, to będzie naprawdę mega tragedia. No dobra, Ercio, zabrałem całą twoją rodzinę i twój dom. Teraz pora na ciebie. Oj, nie mogę się doczekać, kiedy się z tobą rozprawię. Nie mogę się doczekać. Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Zaraz, nie ma go tu? Co? Jak to go nie ma? Czyli uciekł! O nie, to był wielki błąd. Znajdę go i rozprawię się z nim raz na dobre. No nic, widzowie, dobra, chyba szkoda czasu na zamartwianie się i po prostu sobie pójdę dokończyć drugą kanapkę. No i widzowie, tyle, no co mi pozostało? Zjem sobie kanapkę, chyba pooglądam jeszcze trochę telewizora, tylko może już nie te wiadomości, bo ile można tej wiadomości oglądać? Może jakiś serial? Czy jest coś takiego? O, Family Life, czyli coś o rodzinie, czyli coś, czego ja nie mam. No dobra, to jest dosyć smutne. Może... O, może coś takiego. O, przetrwanie? O nie, dobra, to może też nie, to jest trudne. O, siłownia, dobra, ja lubię chodzić na siłownię. Może po mnie nie widać, ale lubię. No dobra, skończyłem jeść tą kanapkę. Powiem tak, no nie był to jakiś pyszny barszczyk, ale w sumie kanapka też okej. O, widzowie, zobaczcie, co znalazłem na półce w tym domu. Lornetka. Może wyjdę sobie na taras tam i zobaczę, czy widać coś, wiecie, w tym domku tego świętego Mikołaja. Może tam coś znajdziemy. Poczekajcie, czy coś tutaj widać? Ej, zobaczcie, to jest to miejsce, gdzie ja byłem. To jest ta góra. Tam było wejście na tę właśnie piwnicę. Ale niestety w piwnicy nic nie widać. A czy jest tam w ogóle Mikołaj w tym? Ej, tam ktoś chyba stoi, on tam jest? Wydaje mi się, że on tam może być, widzowie. Słuchajcie, Mikołaj jest chyba w swoim domku. Ale to w sumie dobra oznaka. Dlatego, że w takim razie to oznacza, że on mnie nie szuka, także mega dobrze. Może odpuścił sobie czy coś takiego? Może był w tym domku i wiecie, postanowił, że nie będzie mnie szukał, bo skoro mnie nie ma, no to po co? Kurczę, zgasnął kominek, ja nie za bardzo umiem rozpalać kominek, to zawsze mój tata robił, a ja za bardzo się od niego nie uczyłem, wolałem wtedy grać w Robloxa, no nie, mogłem więcej czasu spędzać z moimi rodzicami. No ale dobra, może wezmę to drewienko, to raczej nie powinno być takie trudne, co nie? Wezmę to drewno, położę je tutaj i co teraz w sumie? Samo położenie drewna to raczej nic nie da. O, chyba będzie potrzebna nam jakaś zapalniczka, albo wiem, jeszcze papier nam będzie potrzebny. Dobra, no to może innego papieru nie ma, może tego listwę, po prostu wrzucę ten list. Co nam może być jeszcze potrzebne? A wiem, no przecież papier. Dobra, tylko skąd ja wezmę papier? To jest mój jedyny papier, jaki ja mam. W sumie, czy ja mam wrzucić ten list od tego świętego Mikołaja? No w sumie, czy on mi będzie jakoś potrzebny? Ten policjant już go widział, także w sumie już raczej go tego nie potrzebujemy, co nie? Dobra, wrzucę ten list do kominka i co nam jest jeszcze potrzebne? Może... A no tak, zapalniczka, tylko skąd ja mam to wziąć? Czy ja tu znajdę jakąś zapalniczkę? No nie widzę, kurczę, skąd ja mam wziąć zapalniczkę? To tata zawsze nosił zapalniczkę. W sumie to nie wiem, po co mu była potrzebna, ale jakoś ją ciągle miał przy sobie. No nie wiem, może gdzieś w tej szafce, może tutaj. Nie, tu są jakieś ubrania tylko i w sumie przydałoby się zmienić te ubrania, bo one troszkę już śmierdzą, tak szczerze mówiąc. W ogóle się nie kąpałem od dawna, przez to, że spalili nam ten dom, ale wiecie co, nie będę się przebierał. Nie będę się przebierał, bo ten sweterek kojarzy mi się z rodzicami i kojarzy mi się z moją rodzinką i z dobrymi czasami, także nie będę go przebierał. Może coś tutaj znajdziemy. O, tu jest jakiś safe, ale nie można go otworzyć. Okej, znalazłem zapalniczkę, możemy iść rozpalić kominek, moi drodzy. Dobra, także rozpalmy to. Uwaga, tutaj wrzućmy, podpal.
rozpalmy, musimy uważać, bo ogień jest naprawdę bardzo niebezpieczny. Dobra, rozpalmy tu. Okej, jest, pali się widzowie, dobra, będę miał ciepło, udało się, bo bardzo się przestraszyłem, że widzowie będzie zimno. Przez to, że zgasł ten kominek, to on jest chyba tutaj jedynym źródłem ogrzewania w tym domu, także muszę koniecznie pilnować, aby on się nam nie tutaj, wiecie, nie rozpalił. Znaczy właśnie chodzi o to, żeby on się rozpalił, żeby nam tutaj nie zgasnął. No dobra, widzowie, porobiłem już chyba wszystko, kominek rozpalony, pooglądałem sobie serial, wyłączę telewizję, wyłączę też komputer i... Ej, słyszeliście? Ktoś pukał do drzwi, tylko... Ej, kto to może być? Mam nadzieję, że to znowu nie będzie ten święty Mikołaj, ale... Wydaje mi się, że nie, ale na wszelki wypadek po prostu sprawdzę, widzowie, kto to jest, bo wiecie, może gdzieś tam się ukrywa ten święty Mikołaj. Ej, czy on się dowiedział, gdzie ja mieszkam? Oby nie, oby to nie był Mikołaj, spokojnie, dobra, zobaczmy, przez balkon, kto tam stoi? Dobra, widzę jedną osobę tylko i jest to jakiś bezdomny? Co on tutaj robi? No w sumie taka jest tradycja, że powinno się zostawić jedno miejsce dla bezdomnego na Wigilię, ale czy on tutaj przyszedł, żeby na Wigilię sobie zjeść? No nie wiem w sumie, ja za bardzo nie mam co mu tutaj dać, ale dobra, może go wpuszczę, przynajmniej będę się czuł taki samotny. Dobra, tak lekko uchylę, wiecie, tak żeby było bezpiecznie. Witam pana, o co chodzi? Witam cię chłopcze, czy znalazłoby się miejsce dla strudzonego wędrowca? Jestem bezdomny, nie mam gdzie zjeść Wigilii, nawet nie mam gdzie zasnąć, proszę cię, przyjmij mnie chłopcze. O kurczę, to jest naprawdę smutne, bo wie pan co, ja jeszcze kilka dni temu sam byłem bezdomny. Dobra, zapraszam pana, proszę tutaj wejść, proszę wejść. To jest mój dom, o kurczę, ale pan na pewno jest panu mega zimno. Niech pan się może ubierze coś, wie pan co? Ja mam tutaj troszkę ubrań, także troszkę panu tutaj dam. Gdzie była ta szafka z ubraniami? Niech pan się tutaj przebierze. O tutaj, dobra, dam panu jakieś ubrania. Proszę bardzo, tu są ubrania dla pana, a tutaj pan jest, proszę. Tutaj proszę przyjąć ubrania i iść się przebrać koniecznie. Na pewno jest panu bardzo zimno. Dziękuję ci, chłopcze, bardzo. Totalnie się nie miałem gdzie podziać. Jestem takim najgorszym bezdomnym, po prostu śmierdzącym. Nie no, niech pan tak nie mówi. Wcale tak na pewno nie jest. Już pan się ubrał i wcale nie jest tak źle. Jest pan głodny? Tak, jestem bardzo głodny. Od 7 dni nic nie jadłem. O mój Boże, od 7 dni to na pewno mega dużo, ale to przez tego świętego Mikołaja? Tak, ten Mikołaj morderca, który grasuje po mieście, to jest jakaś tragedia. Słyszałeś, chłopcze, o nim? No oczywiście, że słyszałem. On w ogóle porwał moją rodzinę i spalił mój dom. To jest mój dom zastępczy, także no zapraszam pana, ja panu coś ugotuję. Ja przygotowałem tutaj kanapkę jedną, także mogę panu ją dać. Proszę bardzo. Proszę, mam nadzieję, że pan się naje. Ja za bardzo nie mam nic lepszego, dlatego że ja sam w sumie nie umiem gotować. Tak jak mówię, zostałem sam i cała moja rodzina po prostu została porwana, także ja też za bardzo nie mam co panu lepszego dać, ale myślę, że kanapka wystarczy, co nie? Jasne, chłopcze, mi to już jest wszystko jedno, ja byłem taki głodny, że szok. No wiem, bycie bezdomnym nie jest fajne, kiedyś już byłem bezdomnym i szkoda gadać. Dobra, zapraszam pana. Ja panu tutaj włączę telewizor, niech pan sobie obejrzy coś, niech pan usiądzie na kanapie tutaj, zapraszam. I nie wiem, może jakąś wiewiórkę, co pan lubi oglądać w sumie? O, filmy kryminalne, bardzo, bardzo lubię, może pan zostawić? Oczywiście, zostawię, proszę sobie obejrzeć, ja jeszcze dorobię dla pana kanapek, bo na pewno pan jest bardzo, bardzo głodny. Słuchajcie, przyszedł bezdomny do naszego domku, także no nie miałem innego wyjścia, musiałem go po prostu przyjąć. Tak się powinno robić, widzowie. Dobra, zrobię więcej kanapek. Wiecie, na pewno go nie mogę zostawić w takiej sytuacji. No Mikołaj morderca grasuje po mieście, policja w ogóle tego nie pilnuje. No nie mogłem go tak zostawić, to by było... Ja bym go po prostu zostawił na pewną śmierć, także musiałem go przyjąć. Dobra, proszę pana, mam tutaj jeszcze jedną kanapkę dla pana. Proszę sobie ją przyjąć i proszę sobie ją zjeść. Proszę pana, musi pan zjeść, żeby naprawdę przeżyć, bo na pewno przez 7 dni jak pan nie jadł, to masakra. Dziękuję ci, chłopcze, jesteś naprawdę bardzo, bardzo kochany i bardzo ci współczuję twojej sytuacji, że straciłeś całą swoją rodzinę. Spokojnie, wierzę w to, że uda się ją odzyskać, także na spokojnie. Dobra, wie pan co, niech pan sobie je tą kanapkę, niech pan sobie tutaj siedzi, ogląda, a ja za chwilę wrócę, idę do łazienki, dobrze? Dobrze, nie ma problemu, będę tutaj czekał. Okej, to już idę do łazienki, tylko nie pamiętam, gdzie ona jest w sumie. Aha, to u góry, no dobra, no to idę. Halo, Mikołaju morderco? Puść mnie do swojego domu. Przebranie zadziałało. Tak, tak, jest ten dom, o którym myśleliśmy. Możesz przyjść się z nim rozprawić raz na zawsze. Gdy na dworze zrobiło się ciemno, razem z bezdomnym postanowiliśmy iść spać. Cieszyłem się, że rano przyjedzie policja i będziemy mogli odbić moją rodzinę. Jednak to, co się stało rano, okazało się prawdziwym koszmarem. Co się dzieje? Ale dlaczego ja jestem w takim miejscu na krześle? Przecież spałem na... Ej, spałem na łóżku. Rodzino? Co wy tu robicie? Skąd wy się tu wzięliście? Jak się cieszę, że was widzę, ale czemu znowu jesteśmy przywiązani do krzeseł? Ercio, jest tragedia. Mikołaj się dowiedział, gdzie mieszkasz. Ten bezdomny to tak naprawdę była pułapka, aby dowiedzieć się, gdzie Mikołaj może cię dorwać. Co? Naprawdę? Nie no, nie wierzę w to. Dlaczego ja mu uwierzyłem? Byłem taki głupi. Teraz przyprowadził nas wszystkich do domu i za chwilkę chce go podpalić. Co? Czy on chce podpalić ten dom i razem z nim naszą rodzinę? O nie, ja do tego nie mogę dopuścić. Widzowie, słyszycie to? Ten Mikołaj chce nas spalić.
zostawić tutaj żywcem w tym domu. Nie mogę do tego doprowadzić. Słuchajcie, muszę jakoś uratować moją rodzinę. Tylko nie wiem jak w ogóle ten bezdomny to była podpucha. On tak naprawdę poinformował Mikołaja, gdzie ja mieszkam. O nie, co ja mam teraz zrobić? Słuchajcie, ale umówiłem się z pewnym policjantem, że on dzisiaj rano tutaj przyjedzie i pójdziemy odbić waszą, moją rodzinę, wiecie, w sensie was. I pojedziemy po prostu do jego domu i go złapiemy, rozumiecie? Może ten policjant tutaj przyjedzie. Miejmy taką nadzieję. O, Mikołaj przyszedł. Ha, 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 wesołych świąt! W końcu was dorwałem, całą waszą rodzinę. Was było najciężej znaleźć i dorwać, ale pamiętajcie, przed Mikołajem mordercą nikt się nie ukryje. Wasz koniec już nadchodzi, ho, ho, ho! Oj, nie, 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 mylisz się, to twój koniec nadchodzi, mam kontakt z policjantem i on już tutaj jedzie. Dzieciaku, nie rozśmieszaj mnie, co mi może zrobić jakaś głupia policja? Każdy policjant w mieście się mnie boi. Spokojnie, nie bądź taki pewny siebie, na pewno ten policja nas uratuje. Właśnie, policja na pewno już do nas jedzie. O, ale wczoraj była pyszna Wigilia, a ta fasola? Była przepyszna. Oj, coś mnie w brzuszku ciśnie. Oj, chyba przez tą fasolkę. Oj, muszę szybko lecieć do łazienki. O, zaraz nie wytrzymam. O kurczę, mogłem wczoraj nie jeść tej fasolki. 15 misek zjadłem. O Jezus. O, oj, chyba troszkę tu posiedzę. Zaraz nie wytrzymam. 2 hours later. O kurczę, godzinę siedziałem w tej łazience. No nic, to teraz pora zjeść śniadanie. Może fasolkę? No i co, Ercio? Godzinę temu mówiłeś, że przyjedzie policja. I co? Dalej nikogo nie ma. Mówię wam, on już nie przyjedzie. To nasz koniec. W ogóle ten Mikołaj gdzieś pojechał, widzieliście? Pewnie przygotowuje jakieś rzeczy, żeby podpalić ten dom. No właśnie, a z tym domem i nas. Rodzino, no nie mówcie tak. Nie możemy tu zginąć. Nie teraz i na pewno nie w taki sposób. Ale Ercio, dla nas nie ma już ratunku. Rozumiesz to? Musimy się z tym pogodzić. Przynajmniej zginiemy wszyscy razem. Cała rodzinka. Co wy mówicie? Nie, ja do tego nie doprowadzę, nie dopuśćcie do tego. Musimy coś zrobić, jeżeli chcemy przeżyć, musimy coś zrobić. Wymyślcie coś. O, widzicie, to wielkie okno jest uchylone. Może spróbujemy krzyczeć. Halo, pomocy, pomocy, zostaliśmy uwięzieni. Zadzwońcie na policję. Ercio, nikt nas nie usłyszy. Każdy siedzi w domu i je śniadanie wigilijne. Nikt nam nie pomoże, rozumiesz? Każdy się teraz zajada czymś pysznym, a my co? Zginiemy tutaj i nawet nikt nie będzie o nas pamiętał. Nie, no na pewno nie. Myślę, że policjant już jedzie, na pewno jedzie, obiecuję wam. W ogóle to bardzo fajnie, że żyjecie, bo naprawdę bardzo się martwiliśmy. Myślałem, że już po was. No to prawda, dobrze, że żyjecie, bo naprawdę byłoby nam bardzo przykro. No długo to my już raczej nie pożyjemy. Mariusz, no przestań. Dzieci, my też się cieszymy, że was widzimy. My się dopiero martwiliśmy, naprawdę. Dobrze, że sobie poradziliście, a co w ogóle robiliście? No, mamo, jakby ci to powiedzieć, Mikołaj spalił nasz dom. Jak to? Cały nasz dorobek? No nie, wiedziałem, że to się tak skończy. No, ogólnie było ciężko, ale w sumie to już wszystko obojętne, bo i tak za chwilę zginiemy. No Jezu, już przestańcie tak mówić. Policja na pewno do nas jedzie, no proszę was. On na pewno będzie tutaj za moment. Fasolka, pyszna fasolka, jeszcze w naleśniku, moje ulubione. Halina, dasz mi jeszcze dokładki? Mariusz, przestań ciągle tą fasolkę jeść, bo znowu na godzinę w kiblu utkniesz. No dobra, to już ostatni raz mi zrób tą dokładkę, okej? Okay? Ja jestem policjantem, muszę się dobrze odżywać, żeby mieć siłę. Spokojnie, już niedługo jadę, i tak się z kimś umówiłem i muszę pojechać. Tylko właśnie nie pamiętam, o co chodziło, gdzie ja miałem jechać. Chyba się z kimś spotkać, komuś pomóc? No nie wiem, nie kojarzę. Mariusz, ty lepiej nigdzie nie jedź. Dobrze wiesz, że Mikołaj Morderca grasuje po mieście. No wiem, że Mikołaj Morderca grasuje po mieście? Mikołaj Morderca? Zaraz, coś sobie zacząłem przypominać. Czy ja nie miałem jechać do Ercia? O nie, miałem uratować jego rodzinę. O cholipka, dzwonię do szefa. Mirek, halo? Wiemy, gdzie jest Mikołaj Morderca, słyszysz? Wiemy, gdzie jest Mikołaj Morderca. W niebezpieczeństwie jest 5-osobowa rodzina. Za 10 minut wszystkie jednostki specjalne na komendę. Ruchy, ruchy! Jasny Gwin, dzwonię do szefa, żeby też przyjeżdżał. Musi nam pomóc. Proszę cię, nigdzie nie jedź. Ten Mikołaj jest niebezpieczny. Muszę, Halinka, dla dobra tego miasta. Miałem wyjechać już godzinę temu, a zawiodłem. Muszę uratować to miasto, rozumiesz? Jeżeli ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. Powiedz dzieciom, że ich kocham i że ich tata był bohaterem. Żegnaj, a teraz wychodzę. O, kurde, no co za krzywa podłoga! Furna chata się prawie
poła małe. Ach, się przewróciłem, no krzywa podłoga. Weź Kryśka, zmień te płytki, bo Jezus Maria. No i drugi raz się przewróciłem, no Boże Święty. Dobrze, czy wszyscy jesteście gotowi? Tak jest, szefie, jesteśmy gotowi. Pamiętajcie, najważniejszą zasadę. Żadnej litości dla Mikołaja mordercy. Wysadzamy drzwi, okrążamy dom z każdej strony. Jacuś, ty bierzesz helikopter. Będziesz nas informował z góry. I powtarzam jeszcze raz, żadnej litości dla świętego Mikołaja. Zrozumiano? Tak jest, szefie. Dobra, wszyscy ruszamy na ten dom. To jest nasza jedyna szansa, aby dorwać świętego Mikołaja. Ruchy, ruchy. Wsparcie powietrzne gotowe. Powtarzam, wsparcie powietrzne gotowe. No dobra, wszystko gotowe. Przyjechałem już i wystarczy, że kliknę tylko ten jeden przycisk na tym telefonie i cały dom zacznie się palić. Jesteście na to gotowi? Proszę cię, nie rób tego. Nie chcemy zginąć. Za późno już na błagania. Ej, zobaczcie, helikopter policyjny leci. Policja po nas przyjechała. O nie, szybko muszę uciekać. Włączam zapalanie. Dobra, wchodzimy. Ręce do góry, ręce do góry. Ręce do góry, Mikołaju. Raz, dwa, na glebę szukamy go. Jestem tutaj, szukam go z góry. Powtarzam, szukam go helikopterem z góry. Widzę Mikołaja, jest u góry, na najwyższym piętrze. Szybko, idźcie po niego. O kurde, tu jest helikopter. Jason, muszę szybko uciekać. Dziecko, uciekać są szybko, tutaj jest niebezpiecznie. Raz. Dobra, ale gdzie jest moja rodzina? Ona już uciekła? Tak, uciekła. Uważaj na ogień. Szybko, wychodź przed dom. Dobra, oni prawie złapali tego Mikołaja. Zobaczcie, co się tam dzieje. Widzę Mikołaja z helikoptera. Jest w garderobie na ostatnim piętrze. Szybko, idźcie po niego. Dobra, bądź za mną. Do góry ręce, Mikołaju, do góry ręce. Nigdy się nie poddam, rozumiecie to? A masz, dostałeś kulki, kładź się. Dobra, mam gaśnicę, gaszę to pomieszczenie. A ja go aresztuję, mamy cię, święty Mikołaju. I tym razem jesteś prawdziwy. Nie, nie udało mi się. A! Dobra, rodzino, jesteście w tym samochodzie? Tak, jesteśmy, oni chyba złapali tego świętego Mikołaja. To właśnie słyszę, bardzo dobrze, w końcu jesteśmy wolni. Oj, mamy cię, kagatku. No dobra, teraz pora sprawdzić, kim jest ten Mikołaj morderca. Co? Mariusz Kapiszon? To najbardziej poszukiwany przestępca w mieście. Od lat jest szukany przez policję. Jeszcze ani razu mi tam się nie udało. Ej, widzowie, słyszycie to? Ten Mikołaj to tak naprawdę był jakiś mega poszukiwany przestępca. Ej, poczekajcie, podsyłam, co tam jeszcze mówią. Czyli tym razem przebrałeś się za świętego Mikołaja, aby nikt cię nie poznał, tak? Dokładnie tak. Ten plan był idealny. Całe szczęście nie uszło ci to na sucho. Przez ciebie całe miasto żyło w strachu. Zniszczyłeś ludziom całe święta. Będziesz siedział w więzieniu do końca życia. Obiecuję ci to. A tobie, Ercio, bardzo dziękujemy. Jesteś naprawdę bardzo odważny. Udało ci się złapać Mikołaja mordercę. No bardzo dziękuję, ale moja siostra też brała w tym udział i bardzo mi pomogła, także do jej też się należą podziękowania. Oczywiście, podziękuję całej waszej rodzinie, ponieważ mam dla was niespodziankę od prezydenta miasta. Co? Niespodziankę? No dobra, ale co to będzie za niespodzianka? Twoja rodzina czeka przed komisariatem. Bierz i wsiadaj do samochodu policyjnego, pokażę wam. Jejku, jak się cieszę, że jesteśmy już całą rodziną. Tak się za wami stęskniłem. No, my też się bardzo stęskniliśmy. Rodzino, czy wy widzicie, gdzie podwiózł nas ten policjant? To jest nasz nowy dom. Dostaliśmy go za uratowanie miasta. Zobaczcie na to. Co? To jest nasz nowy dom? Zobacz, Ercie, on ma nawet basen. Widzę, tutaj jest wszystko. On ma nawet 4 piętra, ale to jest niesamowite. Całe szczęście, bo nasz stary dom się niestety spalił. No tak, ale ten jest dużo lepszy. Dobra, chodźmy, zobaczymy, co jest w środku tego domu. Wow, ale dostaliśmy od miasta super dom. Zobaczcie, jaki mega fajny basen. Chodźcie. Wow, mamy nawet prywatną siłownię, ale będę teraz wyciskał. A my mamy prywatny basen, ale super. Wow, jak tu jest pięknie, jaki wielki garaż, chyba na krzyż auta aż. Dobra, tu jest sypialnia. Ej, może to będzie moja sypialnia. Jaki piękny widok. W końcu będziemy mieli super dom i w końcu będziemy mieli spokój. Dobra, chodźmy, zobaczymy, co jest na górze. Wow, zobaczcie, ile tu jest pięter. Jaki wielki salon i nawet telewizor wiszący, zobaczcie. Ja nie mogę, jaki super telewizor. Zobaczcie na to i w końcu mówią coś innego niż te wiadomości o świętym Mikołaju, co nie? No, w końcu czujemy się tutaj bezpiecznie. Ale super, a jakie wielkie kanapy. Cała rodzina się tutaj pomieści. Patrzcie, nawet mamy ozdobione na święta. Wszystko. Nawet jest choinka, ale niesamowite. Mamo, zobacz, jaka piękna kuchnia. O Jarcie, zawsze mówiłam tacie, że marzę o takiej kuchni. W końcu zjemy coś porządnego, co nie? Bo ja na przykład od tygodnia nic nie jadłem. No i oczywiście Zuzia też, bo w sumie my nie potrafimy sobie zrobić jedzenia. My też nie jedliśmy, przecież co mieliśmy jeść, skoro byliśmy uwięzieni? No tak, no dobra, to za chwilę wszyscy zjemy wielką kolację. Dobra, co my tutaj mamy? Łazienka, ale fajna łazienka. Wszystko jest tutaj po prostu przepiękne. A jaki ogromny balkon, ja nie mogę. Dobra, wejdźmy na kolację.
kolejne piętro, zobaczymy. Ale ten dom jest ogromny, co nie? Wow, ile tu jest pokoi, zobacz Ercio, ja chcę ten. Dobra, to zostaw sobie ten pokój, ja sobie wybiorę swój. Tutaj mamy łazienkę, zobaczcie ile łazienek, 3 łazienki w jednym domu. O, może ten będzie nasz pokój, zobacz, podwójne łóżko. Wiesz co Ercio, ja przez ostatni tydzień byłam z tobą cały czas, powiem szczerze, mam cię już dość. Aha, no to fajnie, że mi tak mówisz, ale szczerze, wiesz co, ja też cię mam dość. Dobra, nie będziemy spali w jednej sypialni. Wow, ja chcę tą sypialnię. Ej, dobra, ja ją tutaj zaklepuję. Zobaczcie, jaki fajny widok. Ale ten dom jest piękny. Nie dość, że jest ogromny, troszkę w centrum miasta. To jest niesamowite. I w końcu są jakieś fajne widoki, a nie tylko, że się człowiek boi, czy jakiś Mikołaj zaraz tu nie wyleci. Ale super. Ej, czy ten pokój ma swoją prywatną łazienkę? Wow, 4 łazienki w jednym domu. I nawet garderoba jest, ale to jest niesamowite. O, i nawet jest safe. Poczekajcie, co jest w tym safe? $1,000,000, co jest? Ej, prezydent dał nam $1,000,000 za to, że znaleźliśmy Mikołaja mordercę. Ej, ale my teraz będziemy bogaci. Rodzino, nasze życie się po prostu zmieni. Zmieni się na lepsze. W końcu nie będziemy się bali. W końcu będziemy bogaci. Będziemy mieli wszystko, czego tylko chcemy. W końcu zjedliśmy porządną wigilię. Tak się za tym stęskniłem. O, zobaczcie, nawet zaczął padać śnieg. Wow, ale nagle zaczęło sypać. No i w końcu mamy rodzinną atmosferę. No i co widzowie, seria Koszmarne Święta dobiegła końca, ale mam bardzo ważne informacje dla każdego, komu podobała się ta seria. Dlatego klikaj film, który wyświetla się teraz po twojej prawej stronie. Ten tutaj film, no, jest on bardzo krótki, ale niesamowicie ważny, więc proszę, wejdź na niego, bo jeśli spodobała ci się ta seria, to na pewno spodoba ci się też ten film. Więc klikaj i do zobaczenia za kilka tygodni. A czemu za kilka tygodni, to dowiesz się właśnie w tym filmie. Siemaneczko!